Dzisiaj coś dla entuzjastów zbrojników. Będzie trochę na każdy temat związany ze zbrojnikami. Ciekawa prelekcja Macieja Koczko zorganizowana w ramach spotkania Górnośląskiego Stowarzyszenia Akwarystów, na którym zostałem zaproszony przez prezesa Roberta. Lecimy z tematem. Zapraszam. Ciekawostki o zbrojnikach. Słuchajcie, żyjemy w takich, większość z Was może nie, bo ja jestem starszy nieco, żyjemy w takich czasach, że ja pamiętam, jak 35-40 lat temu jedynym zbrojnikiem, jakiego można było sobie kupić w sklepie, to był zwykły ancistrus pospolity, jakaś tam mieszanka kilku gatunków. Do dziś oczywiście można go sobie w sklepie kupić, tylko że dziś mamy dużo większy wybór niż wtedy. A i wtedy też nie było to takie oczywiste, że się wchodziło do sklepu i poproszę glonojada. No nie ma. Bo jakby na bieżąco któryś tam hodowca musiał dostarczyć, a nie jest to tak jak na linii produkcyjnej, że miesiąc w miesiąc tyle samo. Więc jak zaczęły się troszkę później pojawiać zbrojniki nieco ciekawsze, to wzbudzały olbrzymie zainteresowanie. Ja Wam powiem nawet na własnym przykładzie, jakieś mniej więcej 26 lat temu ściągałem trochę ryby z Ameryki Południowej. Gdzieś tam na liście pojawiła się jakaś dziwna nazwa z ryby. Szczęście w nieszczęściu posiadałem atlas doktora Axelroda, więc mogłem gdzieś tam sobie znaleźć, co to za ryba, bo nie było jeszcze internetu w tamtych czasach. Naprawdę były takie czasy w tym kraju. Okazało się, że jest to farlovella, czyli dzisiaj znana pod nazwą, że to szydlik. Nawet nie wiem, jaki to był gatunek wtedy tego szydlika. Ściągnąłem tego torbę, że tak się wyrażę. No i zaczęły się pewne problemy, bo na tamtym etapie mojego życia akwarystycznego, prawdę powiedziawszy, nie było zbyt wiele doświadczenia. Człowiek nie miał pojęcia, że ta ryba przyszła sobie w worku z wodą bardzo kwaśną i bardzo miękką, poszła do zwykłej wody. Niektóre egzemplarze nie dały sobie z tym rady. Natomiast jak pojawiło się to na giełdzie w Łodzi, bo wtedy jeździłem na giełdę do Łodzi, to towar rozszedł się w ciągu 5 sekund, bo każdy chciał mieć taką rybę, bo nikt jej wcześniej nigdy nie widział. Dziś nie do pomyślenia takie rzeczy, no bo co, no zwykły szydlik, tak? Jakby w większości sklepów zoologicznych można go sobie nabyć. A w tamtych czasach cokolwiek, co się pojawiało nowego, to był hit, bo nie było nigdy wcześniej. Natomiast czemu moim zdaniem zbrojniki cieszą się popularnością? Zaraz mi to wszyscy powiecie, gdzie ja tam, jakie tam zbrojniki popularnością? Są inne ciekawsze ryby. Ale wydaje mi się, że chyba jednak tak jest, że każdy stara się mieć jakiegoś tam zbrojnika w zbiorniku, nie dlatego, że on ma za zadanie czyścić, tak jak to kiedyś się tam uznawało, że zbrojnik jest od tego, żeby czyścić, tylko dlatego, że swoim zachowaniem, wyglądem, kształtem ta ryba przyciąga wzrok, przyciąga uwagę w zbiorniku, jest częścią dekoracyjną. Bo bardzo, ale to bardzo dużo zbrojników pojawiło się do dziś w ofercie różnych sklepów, u ludzi prywatnych jest tego bardzo dużo. Ich kształty, kolorystyka i zachowania zachęcają do tego, żeby je posiadać w zbiornikach. Takim totalnym wybuchem, jeśli chodzi o popularność zbrojników na świecie, był moment odkrycia Hypacinstrusa zebry, czyli L46. Pewnie każdy z Was kiedyś tam w życiu spotkał się z tą rybą. No i co, ślepy jestem, bo nie mam okularów tutaj. Znamy, prawda? O, zdjęcie nie za wielkie, ale znamy rybkę, tak? I ona spowodowała, że nagle zbrojnikami zaczęło się interesować cała masa ludzi na świecie, bo skoro potrafią być takie, to może będą jeszcze ciekawsze. Bo przyznacie, że rzadko się spotyka rybę, która byłaby w takiej kolorystyce w akwariach, prawda? To wywołało olbrzymi boom na zbrojniki. Za ciosem poszły firmy eksportujące czy też importujące. Pojawiały się kolejne, to jest na przykład zbrojnik L333. Ja pewnie mówię takie rzeczy, każdy mówi, no tak, tak, pokaż coś ciekawszego. Z czasem, ponieważ zaczęto hodować dużo różnych zbrojników, nastąpiła, podobnie jak u innych gatunków ryb, selekcja. To widać ostro, bo z mojej perspektywy jakby nie ostre, to widać ostro, tak? To jest na przykład zbrojnik L471, tylko że wygląda trochę inaczej niż typowy L471, gdyż kropki na ciele tej ryby, te białe, są znacznie, znacznie większe. Uzyskano to, wybierając egzemplarze, które się pojawiały podczas jakiegoś tam tarła, które miały tendencję do tego, żeby mieć większe kropki. No to zostawiamy sobie taką rybę, rozmnażamy ją dalej, jest szansa, że z takiej ryby pojawią się kolejne z większymi kropkami, będziemy je ze sobą łączyć, aż uzyskamy
efekt widoczny tutaj na zdjęciu. To jest dość dużo pracy i czasu włożone, żeby uzyskać taką rybę, dlatego że zbrojniki nie mnożą się tak jak gupiki, że raz na 5 tygodni będziemy mieli tarło, a czy nie tarło, tylko poród u gupika i możemy sobie brać kolejne i kolejne i będziemy mieli szybko efekty. Ryba na zdjęciu, należąca do rodziny rybacinstrusów, dojrzewa mniej więcej 2 do 3 lat. Zaczyna mieć wtedy dopiero możliwość odbycia tarła. Tarło zdarza się raz, dwa razy w roku, a czasem się w ogóle nie zdarza, bo one są dość pod tym względem kapryśne, te ryby. W związku z tym, żeby osiągnąć taką rybę, trzeba było poświęcić kilkanaście lat życia tego hodowcy na wybieraniu odpowiednich egzemplarzy. I nie zawsze jest szansa, że się coś takiego uda jeszcze potem drugi raz powtórzyć. No ale mimo wszystko, jak widać, niektórym opłaca się siedzieć i ślęczyć nad rybą, żeby osiągnąć taki wygląd. Podoba się taka ryba, czy niekoniecznie? Podoba się, prawda? No właśnie, coś w sobie ma. Zresztą świadczy też o tym, jakie ceny takie ryby potrafią osiągać, bo zwykłe 471 kosztuje średnio powiedzmy około tam $70, a ta ryba kosztuje około $2500. Także robi to różnicę. Biorąc pod uwagę, ile czasu było poświęconego na to, żeby ją osiągnąć, cena jest jakby adekwatna do tego wszystkiego. Takich ryb na świecie jest kilkanaście w tej chwili, więc można ceną żonglować póki co jeszcze. Wspomniałem w międzyczasie o tym, że zbrojniki mają dość ciekawe zachowania, które oprócz tego, że kształt i wygląd, ja później pokażę jeszcze parę zdjęć innych zbrojników, to również zachowania chociażby rozrodcze. Można u zbrojników, gubię się w tym, co tu robię, przepraszam Was najmocniej, można u zbrojników wyodrębnić trzy główne sposoby rozrodcze, jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest składana ikra i co się dalej z nią dzieje. Typowy sposób, taki jak prezentuje na przykład ancistrus, czyli ten od dawna, dawien dawna żyjący w naszych akwariach zbrojnik, to jest składanie ikry w grotach, i pilnowana jest ta ikra przez samca, dotleniana za pomocą jego płetw. On macha sobie tymi płetwami tak, żeby nastąpiła wymiana wody w grocie ze środowiskiem zewnętrznym, żeby ciągle natleniona woda wpływała do środka. Ale bardzo ważne jest dla niego to, żeby znalazł miejsce, jeśli to nie będzie grota, on czasem, kiedy już go tak przyciśnie mocno instynkt do tego, żeby się rozmnażać, znajdzie sobie jakieś miejsce gdzieś w zakamarku między na przykład grzałką a szybą. Musi czuć się na tyle bezpiecznie, żeby mieć pewność, iż ikra, która zostanie złożona, będzie w stanie ją obronić, a następnie na rybę, który się wykluje. No i najczęściej robi to właśnie chociażby w ceramicznych grotach, w łupinie orzecha kokosowego, w jakichś rurkach drenacyjnych. Za filtrem zdarza się mu również, bo tam są jakieś takie miejsca, gdzie może się wcisnąć i samica złoży mu tam ikrę. To jest jeden ze sposobów. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Drugą metodą rozrodczą u zbrojników, nie będę ruszał tego komputera, nie ma jeszcze jakby nazwy polskiej dla tych ryb. Po angielsku nazywają się mouth keepers, czyli jakby trzymacze ustami w wolnym tłumaczeniu. Do rodziny ryb, które tak się zachowują, należą m.in. lorikarie, pseudohemiodony. Ryby te składają ikrę, po czym samiec cały czas, dopóki się młode nie wyklują, trzyma sobie ikrę pod pyskiem. Tu na tym zdjęciu powinno być widać. Tam już jest solidnie zaoczkowana ikra, niedługo będzie wylęk. I ten samiec cały czas, przez całą dobę, siedzi sobie z tą ikrą pod pyskiem. Ma specjalnie wykształcone, bardzo długie wąsiki, które tworzą taką pajęczynę, która oplata kokon z ikrą. Niektóre gatunki, jak za chwileczkę pokażę, na przykład pseudohemiodona, to są gatunki, które również trzymają ikrę pod pyskiem, ale oprócz tego uwielbiają zakopywać się w piasku i one również zakopują się w piasku razem z tą ikrą. Cały czas samiec pilnuje, żeby tej ikrze się nic nie wydarzyło. Potrafi oczywiście usuwać niezapłodnione ziarenka ikry z tego kokona, żeby pleśń nie przechodziła na sąsiednie. Do takich ryb, które się w ten sposób zachowują i taki mają rozród, należą na przykład Plani Loricaria cryptodon. To dość często spotykana gdzieś tam na aukcjach popularnych serwisów u nas w kraju rybka, więc być może mieliście z nią już do czynienia. Wygląda troszeczkę dziwnie, jak taki prehistoryczny stwór.
jak widać na pysku, o tutaj widać strzałkę, jak teraz pokazuję, prawda? Widać. No to są te rozrośnięte części aparatu gębowego, dzięki którym jest w stanie przytrzymać sobie kokon z ikrą, ta ryba, podczas pływania, bo ona w tym czasie, to trwa mniej więcej około 8 dni, zanim się młode zaczną wylęgać, ona w tym czasie musi pobierać pokarm, więc musi go aktywnie również poszukiwać. To nie jest tak, no w akwariach owszem ma trochę łatwiej, prawda, ale mówimy też o środowisku naturalnym. Ta ryba musi ewentualnie uciekać przed drapieżnikami, które mogą chcieć na nią zapolować i ona cały czas musi mieć kontrolę nad tą ikrą. W związku z tym uchwyt tej ikry musi być na tyle solidny, że podczas szybkiej ucieczki, kiedy będzie musiała się salwować, nie straci tej ikry, no bo jakby cały ten proces, o który jej chodzi, poszedłby do kosza na śmieci. Tutaj jest ta Loricaria Rio Atabapo, która była wcześniej na zdjęciu. Jak widzicie, samiec no, będzie się ruszał. On co jakiś czas tym kokonem obraca w różne strony. Chodzi o to, żeby udało się, żeby ikra miała jak najlepszy dostęp cały czas do mocno natlenionej wody. Widać tutaj również, o, ten element na tym samcu tutaj, to też jest część jego otworu gębowego. Ja zaraz jeszcze cofnę filmik. Proszę bardzo. To jest część otworu gębowego, która oplata tą ikrę. To są bardzo ciekawe zachowania. Oprócz tego, niestety nie udało mi się nigdy nagrać, choć obserwowałem tarło u tych ryb. Jest bardzo spektakularne. Samce tańczą na przednich płetwach, na płetwach piersiowych, próbując zaimponować samicy. To wygląda jak balet. Sam akt tarła jest bardzo krótki. Samica błyskawicznie cały ten kokon tych ziarenek składa w jednej chwili tak naprawdę. Sam jest to zapładnia, zabiera samicy, a tam widać młode ewentualnie na piasku. Niestety sam akt tarła jest tak szybki, trwa mniej więcej od momentu, kiedy samiec zachęci samicę do tego, kiedy już jest ikra zapłodniona, około 30-40 sekund tak naprawdę. To trzeba mieć kupę szczęścia, żeby jeszcze w tym czasie mieć telefon w garści i zrobić filmik. Nie udało mi się do tej pory, może kiedyś. Czy jeszcze jakieś rybki możemy pokazać, które się zajmują w ten sam sposób? Tu mamy na przykład Loricaria pernahybea, kolejny gatunek. I widać, tam pod pyskiem widać takie zupełnie inne wąsiki jak u reszty zbrojników. To świadczy o tym, że ta ryba również zajmuje się ikrą w ten sam sposób, jak przed chwileczką widzieliśmy na filmie. Czy chociażby Loricaria Rio Atabapo, tu akurat, bo jeszcze ważna rzecz, samiczki też mają takie wyrostki na otworze gębowym, tylko znacznie, znacznie mniejsze. Jak się odwróci rybę do góry nogami, to będzie widać olbrzymią różnicę w długości tych wąsików. I w ten sposób można odróżnić, co jest samcem, a co samiczką u tych ryb najczęściej. Przy pseudochemiodonach ta różnica nie jest aż tak wielka, aczkolwiek przy dorosłych naprawdę takich kilkuletnich egzemplarzach widać różnicę w długości tych wąsików. Samiec po prostu ma dużo dłuższe, bo musi mieć możliwość trzymania ikry. No dobrze. Pokażę jeszcze tego pseudochemiodona, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiam. Tego, co się lubi zakopywać w piasku. To jest akurat samiczka na zdjęciu. Ma mniejsze te wąsiki. Może tak się uda zrobić. O, tu jest widok od góry. Dość specyficzny kształt tej rybki. Wygląda, jakby wypadła komuś ze zbiornika i niechcący została rozdeptana. No tak ma. Występuje kilka gatunków pseudochemiodonów i one wszystkie mają takie same zachowania rozrodcze. Tak zostały stworzone przez naturę. Kolejnym zachowaniem rozrodczym u ryb zbrojnikowatych jest przyklejanie ikry najczęściej albo do korzeni, albo do skał, albo do roślin o dość dużej powierzchni, na przykład jakichś tam żabienic. W ten sposób zachowują się między innymi otoski. W ten sposób zachowują się wspomniane już dzisiaj przeze mnie farlowelle albo chociażby sturisomy. Tu gdzieś pokażę Państwu filmik z samcem, który pilnuje ikry na szybie. Żeby było śmieszniej, ten samiec, w jakim zbiorniku go nie miałem, zawsze wybierał miejsce, w którym był największy prąd wody i to wody dobrze natlenionej. Właśnie po to, żeby już ta woda za niego kawał roboty odwalała, czyli on nie musi napowietrzać mocno tej wody, tylko woda sama już sobie leci w takie miejsce, gdzie on chciał, żeby samica złożyła mu ikrę. Tu warto też zauważyć jedną rzecz, jak się przyjrzymy, że ziarenka ikry są na różnym stadium rozwoju.
To dlatego, że, pokażemy jeszcze raz, że samiec usturisomy potrafi obsłużyć dzień po dniu kilka samic, które są gotowe do tego, żeby złożyć jaja i ta ikra dojrzewa po kolei. Natomiast samiec tak długo będzie pilnował i pomaga młodym się wylęgać, bo otoczki jajowe są dość twarde u sturisomy i młode ryby same nie za bardzo są w stanie sobie z tym poradzić, więc samiec pomaga w wylęgu. Dopóki nie wylęgnie się ostatnie ziarenko z ostatniego pakietu ikry, tak długo będzie tam siedział, nie opuszcza w zasadzie nawet na czas karmienia. Boi się o młode. Co ciekawe, miałem kiedyś taką sytuację, że lata temu, miałem złożoną ikrę przez surisomy i umówiłem się z klientem, że mu sprzedam moje dorosłe ryby. Przyjechał, zabrał w czasie, kiedy właśnie była ikra na szybie. Martwiłem się o to, że jak nie będzie samca, który o nią dba, to pleśniejące ziarenka zarażą pozostałe i nic z tego nie będzie. Jak już było moje zdziwienie, jak w kilka godzin po tym, jak zabrakło tego dominującego samca, ikrą zaczęły opiekować się trzy młode samce, będące jego dziećmi sprzed mniej więcej 7-8 miesięcy. Przejęły rolę tego samca. Ja myślałem na początku, że będą chciały zjeść tą ikrę, no bo została bez opieki. Otóż nic bardziej mylnego. One się zaczęły opiekować tą ikrą, pomagały się jej wylęgać. To jest jakby, można byłoby tak powiedzieć, to nie wiem, zaraz zapytamy Rukiego, czy mam rację chociażby, że to są zachowania społeczne, prawda? Jeśli kolejne pokolenie ryb, to mniej więcej tak, jak to jest u księżniczek z Burundi, które też kolejne pokolenia pomagają sobie nawzajem, żeby wychowywać młode. Tutaj też jakby coś takiego jest zauważanego. Stosunkowo rzadkie u ryb, prawda? No właśnie. To... Jeszcze raz? Nawet jeden poszczególny czasami zdarza. O to nawet nie wiem nic takiego. Nikaraguańskie pomagają się opiekować na rybkiem dogi. Dogi zjadają badaczki, które konkurują z nikaraguańskimi. Czyli taka protokooperacja jakby, tak? Tak, tak, tak. I to jest najczęściejsze, że tak naprawdę dorosła dogi, to może nawet nikaraguański hapsnąć na pół, nie? A i tak, takim pomagają, i podczas lotów jest zgoda. O. No właśnie, to też bardzo ciekawe zachowanie. No ja tutaj, ten filmik jest sprzed, nie wiem, jakichś 16-17 lat, który tutaj pokazywałem Państwu i byłem mocno zaskoczony takim zachowaniem u tych ryb, ale mocno zaskoczony na plus, bo to interesujące jest. Znaczy, wiadomą sprawą jest to, że każde stworzenie w zasadzie, możemy tak uogólnić, stara się o przetrwanie gatunku. Czyli jeżeli zabrakło samca, który miał pilnować ikry, no to inne ryby przejęły jego funkcję właśnie po to, żeby gatunek mógł przetrwać. Pokażę Państwu teraz otoski, bo tu przy tych otoskach. Otoski również kładą ziarna ikry na liściach, na szybach w akwarium będą kładły. Czemu chcę pokazać jeszcze otoski? Bo najczęściej jak się mówi otosek, to wszyscy mamy przed oczami tego typowego otoska, czyli otoska przyujściowego. Czy ja go tu w ogóle będę miał? Takiego zwykłego to nawet nie mam tutaj na zdjęciach. Ale otoski, to nie tylko te zwykłe otoski przyłyściowe. Pokażę Państwu na początek. Tutaj jest Paratocinclus Peru. Jest to jeden z najmniejszych zbrojniczków, jakie w ogóle występują. Dorosłe osobniki mają mniej więcej około 2,5 cm. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że za chwilę pokażę też Państwu drugą część tej skali wielkości u zbrojników, bo tu mamy rybkę, którą można byłoby trzymać spokojnie z jakimiś krewetkami ozdobnymi w jakimś nano akwarium, bo 2,5 cm to nawet jest 6 sztuk można jako dodatkowe sobie wpuścić. Niewiele wniosą masy biologicznej do zbiornika. A są też oczywiście zbrojniki, które osiągają znacznie, znacznie większe rozmiary. Za chwilkę, tylko najpierw pokażę jeszcze kilka innych otosków, bo otoski naprawdę potrafią być interesującymi rybkami. To jest Otocinclus kokama, czyli otosek zebra. Tutaj mamy otoska orange. Otocinclus species orange, nie ma jeszcze swojej nazwy gatunkowej. Tutaj jest chociażby, no niby otosek gigant się go nazywa potocznie, choć już nie należy do otocinclusów, tylko do hypoptomy, hypoptoma gulare. Dziwny kształt tej rybki, prawda? Taki troszkę jakby szydło albo... No, o, i to też jest kolejny otocinclus zebra, więc nawet wśród otosków, których jest znacznie, znacznie więcej gatunków oczywiście, tylko takie ciekawsze pokazałem, wśród otosków też można znaleźć rybki, które nie tylko będą zjadały okrzemki, bo akurat otoski są świetnymi wyjadaczami okrzemków z akwarium, gdyby ktoś miał problemy i miał możliwość wpuścić sobie do zbiornika jakieś tam otocinclusy, to polecam, bo naprawdę zrobią porządek ze wszystkimi
tymi brunatnymi naleciałościami z powodu okrzemków, to oprócz tego potrafią całkiem ciekawie wyglądać i pełnić funkcję dekoracyjną w zbiorniku, prawda? Czy nie? Prawda? Prawda. Wcale nie musi być prawda, przecież wam się mogą nie podobać. Jakieś małe gówniane rybki, co on tam pokazuje. Słuchajcie, a teraz postaram się wam pokazać, jak wygląda rybka, która jest troszkę większa. Zacznijmy od tego, że tak wygląda, kiedy jest młoda. I na pewno niejednokrotnie spotkaliście się gdzieś w sklepach, że sprzedają takie małe 6-7-centymetrowe adonisy. Jako mały, całkiem fajny, co? Jak ma te 5-6 centymetrów. Szkoda tylko, że w sklepach nie mówią, że ta rybka po jakimś czasie będzie troszkę większa. Bo w dobrych warunkach, czyli nie w tych akwariach najczęściej, w których jest kupowana, potrafi dorosnąć do 90-100 cm nawet w naturze, w akwariach do 70-80. Bardzo często widzi się tam później takie, że oddam chętnie, bo już płetwa wychodzi z akwarium. Zresztą to nie tylko w przypadku tej ryby. Jest to pewien problem, gdy w sklepach można kupić na przykład młode egzemplarze tak bardzo błędnie nazywanego plekostomusa, bo to nie jest plekostomus, tylko najczęściej to jest Pterygoplichtis spardalis. Jedna z mniej ubarwionych ryb, ale bardzo często sprzedawana, która na początku ma te 5-6 cm i jest wszystko ok, i za chwileczkę jest mnóstwo ogłoszeń, oddam, albo nawet ktoś tam próbuje sprzedać, choć to już jakiś cud musiałby się zdarzyć, żeby ktoś chciał kupić. Ryby, które mają po 30-40 cm, po prostu nie mieszczą się w akwariach, robią straszny bałagan, wykopują rośliny, przewracają dekoracje, bo mają olbrzymią siłę, no bo taka ryba potrafi ważyć w granicach 50-60 deko, czy nawet do kilograma, i jest naprawdę kłopotem w zbiorniku. I to jest chyba problem tego, że po części sklepy same nie wiedzą, czym handlują i jaka ta ryba wielka będzie, bo tak też jest na pewno niejednokrotnie. A po drugie, wiedzą, czym handlują, no ale chyba chodzi o to im bardziej, żeby sprzedać, niż żeby uświadomić, z czym mamy do czynienia. Szczególnie, że ryba jest niezbyt droga i przyjdzie sobie ktoś do sklepu, nie mając świadomości, jak wielkie to coś urośnie za chwilę. Nie będzie się zastanawiał, czy ja mogę go mieć w akwarium, czy nie, no bo on kosztuje 15 zł, to chyba go sobie po prostu kupię. Bo jest nieco inna sytuacja, gdy mamy do czynienia z dużymi zbrojnikami, które potrafią solidne pieniądze kosztować. I wtedy ktoś, kto się ma zastanowić nad tym, czy warto wydać te 400-500 zł na tą małą rybkę, która jest w tym zbiorniku, to ja sobie może o niej wcześniej poczytam i potem się dowiem, że ona dorasta do 40 cm, a ja mam tylko 200 litrów, to może jednak jej nie kupię, bo to już jest 400 zł, a nie 15. No niestety taki jest ten mechanizm, jak sklepy sprzedają jakieś tanie ryby i nie informują klientów o tym, do jakiej wielkości dana ryba potrafi dorosnąć. To są potem kłopoty. Te kłopoty wcale nie są nam takie obojętne, akwarystom wam powiem, bo często ci ludzie wypuszczają te ryby do środowiska naturalnego, nie mając co z nimi zrobić. I pewnie tam gdzieś na grupach facebookowych spotykacie się z łowcą obcych, który opisuje takie sytuacje, że w różnych zbiornikach z ciepłą wodą, gdzieś tam przy elektrowniach zrzutowych spotkać można żyjące cały czas u nas w środowisku właśnie ryby z rodziny zbrojnikowatych. I okazuje się, że nie dość, że przeżywają, bo tak można byłoby przypuszczać, przyjdzie zima, ryba zdechnie. W ciepłych zbiornikach nie zdechnie, ale nawet gdyby przyszła ta zima i ryba by zdechła, to niekoniecznie zdechną jej patogeny, które razem z nią dostały się do środowiska naturalnego. I te patogeny mogą być potem szkodliwe dla naszej rodzimej fauny, a tego się nie bierze jakoś tam pod uwagę. No po prostu nie mam co zrobić z rybką, nikt jej nie chce, sklepie nie chcą, dawałem ogłoszenie, nic, no co? To coś trzeba z nią zrobić, przecież nie zakopię w ogródku, tak? Tylko wypuszczę do zbiornika, myśląc w tym czasie, uspokajając swoje własne sumienie, że skoro poszła do wody, no to chyba jej dobrze i nie muszę się teraz martwić, co się z nią stało. No właśnie to nie jest dobre podejście, moi drodzy. I tak mi się wydaje, że warto byłoby uświadamiać w sklepach niektórych, że sprzedają ryby, które za chwileczkę ktoś będzie chciał wyrzucić, bo ta ryba osiągnie olbrzymie rozmiary bardzo szybko. Tak, jak najbardziej, tylko oni tam mają olbrzymią plagę, szczególnie na południu. Jest to olbrzymi problem, nie tylko w Ameryce, w Azji również, bo ta ryba jest pochodzenia z Ameryki Południowej. Trafiła na idealne warunki środowiskowe w Azji. Rozmnaża się tam tak, że wypiera już rodzime gatunki zbrojników i stanowi olbrzymi problem. Ponieważ dorasta do 40-50 cm, kawałek mięska już jest. Także śmiało sobie z tym radzą
i zjadają te ryby tam u nich. Mamy tutaj przykład, o którym wspominałem na początku, udało mi się go znaleźć. Mamy tutaj rybę z rodziny, z rodzaju Hypacinstrus, która opiekuje się ikrą złożoną w grocie. Czyli tak, mamy przykład ryby, to jest większość. Większość zbrojników w ten sposób się rozmnaża. Zdecydowana większość, czyli składają ikrę w grotach, tą ikrą opiekuje się później samiec. Tutaj być może grota była troszkę za duża dla samca, tak czy siak doszło, dotarła. Chodzi o to, żeby grotę dobrać do wielkości samca mniej więcej tak, żeby on swym ciałem był w stanie wypełnić cały przekrój poprzeczny takiej groty. Chodzi o to, że samiec dzięki temu, po pierwsze, nie musi się martwić, że jak zapędzi sobie samicę do groty, to ona mu da dyla, zanim zrobi to, co miał do zrobienia. Więc musi mieć tak zwaną możliwość, to się u hodowców, zbrojników mówi, że będzie trapował samicę. Czyli on tam uwięzi w tej grocie, będzie ją trzymał tak długo, dopóki nie złoży ikry. Ma to czasem pewne wady, mianowicie jeśli samica była zapędzona do groty, a nie była gotowa, nie posiadała odpowiedniej ilości ikry w sobie i samiec nie chce jej odpuścić, to potrafi niestety ją tak długo trzymać i tak długo ją męczyć, że zamęczy ją na śmierć. To już jest taki ekstremalny przypadek. Zdarza się często, że samiec jest na tyle brutalny w stosunku do samicy, bo jest niecierpliwy, nie jest w stanie się doczekać i nie chce tak długo czekać na to, żeby mu złożyła ikrę, że wykorzystując pewne, za chwileczkę pokażę, pewne elementy, które posiada na płetwach piersiowych chociażby, czy na pokrywach skrzelowych, będzie tą samicę męczył, po prostu, będzie próbował ją drażnić, żeby złożyła ikrę i to się często też kończy pokaleczeniem ciała tej samicy. W akwarium, w którym mamy dobre warunki środowiskowe, kiedy woda jest wolna od związków azotu, kiedy ryba łatwo może dojść do siebie po takim tarle, ta samica będzie się dość szybko goiła. No to jest jakby też obrona tych ryb. Skoro zdarza się bardzo często, że samiec jest brutalny w naturalnym środowisku również w stosunku do ryby, to ona musi mieć tą możliwość, żeby się szybko na niej wszystko goiło, bo jak nie, to do następnego tarła już by nigdy nie podeszła, bo po prostu by zdechła, zaatakowana przez jakieś bakterie bądź grzyby. Więc w dobrych warunkach środowiskowych takie rany na samicy dość szybko się będą goiły, natomiast no niestety zdarzają się też takie sytuacje, o których wspomniałem wcześniej. Samiec nie tylko ją porani, ale ją po prostu zamęczy, zabije w grocie. Nie jest to częste, tylko trzeba to brać, że tak powiem, na klatę, jak się rozmnaża zbrojniki, że coś takiego może się zdarzyć. No nie jest to koniec świata. Nie jest to wasza wina tak naprawdę do końca, bo czasami widziałem takie pytania, czy to coś źle zrobiłem, że samiec zabił samicę. No nie, no w naturalnym środowisku też takie rzeczy się zdarzają. Czyli jeszcze wracam do wielkości groty. Po pierwsze samiec musi mieć tą możliwość, żeby zatrzymać w grocie samicę, żeby mu nie uciekła, nie dała dyla. Po drugie musi mieć potem tą pewność, że jak już będzie w środku ikra, a potem na rybek, który z samcem potrafi siedzieć po wylęgu jeszcze nawet do 2-3 tygodni, a nawet dłużej, o tym zaraz powiem, to że swoim ciałem będzie bronił ten narybek i ikrę przed tym, żeby jakiś drapieżnik nie wpływał do groty i nie próbował mu tego wyjeść. No bo cała jego praca i naprawdę spore poświęcenie, dlatego że samiec w grocie potrafi siedzieć kilka tygodni z ikrą i z młodymi i praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie wychodzi do pokarmu, czyli to dla niego jest spory wysiłek energetyczny również. Czyli dobieramy grotę taką, żeby samiec czuł się w niej bezpiecznie i żeby nie była dla niego za duża. No oczywiście też nie może być za mała, no on się tam musi dać radę wcisnąć. I zdarzało się tak, że się wciskał w zbyt małą i przez to, co ma na płetwach, ciężko mu było się potem wysunąć i potrafił się zaklinować i niestety nigdy już jej nie opuścić. A co ma taki samiec na płetwach? Jeszcze póki jestem w tym folderze, pokażę wam, jak wygląda następnie po wylęgu ikra. Siedzą sobie takie małe, żółte jajeczka jak na Wielkanoc, wystają z nich ogonki. Te żółte jajeczka to jest w tym momencie już woreczek żółtkowy, olbrzymi. Jeden z większych, jaki można zaobserwować u ryb, które się rozwijają z ikry. Wystarcza na naprawdę dość długo, w temperaturze około 26-7 stopni, te rybki resorbują woreczek żółtkowy mniej więcej około 10-12 dni. I gdy są już gotowe do tego, żeby samodzielnie pobierać pokarm, są już całkiem dużym zwierzątkiem, całkiem niemałą rybką, potrafią mieć około 12 mm długości. To powoduje, że mają możliwość spożywania znacznie większej gamy pokarmów niż inne ryby, z którymi one muszą konkurować. Już pokazuję ewentualnie kolejny etap z życia takiej ikry.
Tu powinno być widać już lekkie ubarwienie. Jak widzicie, pojawiają się barwy na ciele rybek. Już bardziej przypominają rybki niż jajeczka wielkanocne. Słuchajcie, a jeśli chodzi o płodność na przykład. Tu wam pokażę grono ikry złożonej przez zbrojnika L25. Jest tego trochę, prawda? Niektóre zbrojniki są bardzo płodne. Tutaj na oko mniej więcej podejrzewam, że jest jakieś 600-700 ziarenek ikry. Tyle mniej więcej dorosłe samice tego gatunku potrafią składać ikry. Ale są też takie, które wspomniana wcześniej przeze mnie chyba cinstrus zebra, czyli L46, ten taki biały w czarne paski, albo czarny w białe paski, to już jak tam sobie wolicie, nie jest rybą mocno płodną. Nie tylko dlatego, że nie rośnie jakiś wielki, bo powiedzmy dorosłe samice 5-6-letnie będą osiągały wielkość 8-9 cm, to nie jest duża rybka, ale przy tej wielkości ryby ancistrus na przykład potrafi złożyć 30, 40 czy 60 ziarenek ikry, a zebra złoży jej 10-12, jak złoży 15, to już jest dobrze, to już hodowca jest zadowolony. Różnica jest taka, że ewentualnie u zebry ikra jest znacznie większa. To powoduje, że później ta ryba długo będzie resorbowała woreczek żółtkowy, czyli jak już będzie osobnikiem, który może samodzielnie zacząć przyjmować pokarm, będzie na tyle duży, że już będzie trochę bezpieczniejszy niż na przykład taki ancistrus, który po wylęgu i po zresorbowaniu woreczka żółtkowego będzie miał te 6-7 mm na przykład. Więc jest duża różnorodność, jeśli chodzi o płodność u ryb. I ona, tak jak mówię, niekoniecznie wynika z wielkości. No oczywiście adonis, który dorasta do 100 cm, złoży tej ikry tak konkretnie, że można byłoby sobie zrobić z tego kawioru, że ho, ho. No to dlatego, że jest olbrzymi. Ale gdy bazujemy na różnych gatunkach uzbrojników, to na przykład hypacinstrusy, czyli ta zebra, o której wspomniałem, czy ta, którą mieliśmy przed chwileczką na zdjęciu w tej grocie, przez dłuższy czas się tam zapętlała ta ryba, też była z rodzaju hypacinstrus, one stosunkowo mniej ikry składają niż chociażby zwykłe ancistrusy, czyli te zwykłe, no nie takie zwykłe właśnie, bo przecież przez te lata, od kiedy się pojawiły w naszych zbiornikach ancistrusy, my hodowcy, może nie my, hodowcy, potrafili, robiąc to na zasadzie dobierania odpowiednich cech, jeśli się podczas tarła pojawiła jakaś rybka, która o, ma jakieś takie dziwne zabarwienie, zostawiamy ją sobie, próbujemy utrwalać to zabarwienie i dzięki temu udawało się z czasem z różnych gatunków ancistrusów osiągać na przykład coś takiego jak na zdjęciu. To jest ancistrus calico, zwany ewentualnie w krajach anglojęzycznych marbled. Potrafi być mniej czerwony, czasem ma trochę więcej żółtego na sobie. Skąd się to wszystko bierze? Dlaczego takie różnice w razie czego w kolorystyce, w tej ilości tego brązu czy czerni na tej rybie? Skąd na przykład pojawiają się ryby takie jak ancistrusy, oczywiście hodowlane? Takie, czyli snow white, bielusieńkie. Trzeba pamiętać o tym, że jak do Europy przybyły ancistrusy te 70-80 lat temu i nawet wcześniej, pojawiło się ich kilka gatunków tylko, które były w akwariach, no, głównie hodowców niemieckich, bo to oni mieli największy w tamtych czasach wkład w import ryb z Ameryki Południowej. Z czasem zaczęły się te ryby ze sobą mieszać w akwariach u ludzi, bo ancistrusy mają bardzo łatwe możliwości do tego, żeby się międzygatunkowo ze sobą mieszać i powstają hybrydy. Ten zbrojnik pospolity, którego dzisiaj mamy w akwariach, tak naprawdę gdyby ktoś chciał i wyłożył pieniądze na zbadanie jego genomu, to byśmy się dowiedzieli, że w jego żyłach płynie być może nawet 15 czy 20 krwi z różnych gatunków ryb, takich jak chociażby cirrhosus, multispinis, dolichopterus, czyli zbrojnik niebieski. One się mieszały między sobą latami w akwariach. I dlatego nawet dziś jest tak, że jak widzimy takiego zbrojnika pospolitego, dorosłą postać już dorosłego, to się może okazać, że u jednego akwarysty w akwarium ta ryba będzie miała 8 cm i już jest naprawdę wielkim samcem z olbrzymim porożem, a u innego będzie miała 18 cm. I to nie dlatego, że ten pierwszy miał kiepskie warunki w zbiorniku. Nie, po prostu akurat taka pula genów u tego zbrojnika spowodowała, że urósł znacznie większy niż ten drugi, mimo że warunki środowiskowe byłyby identyczne. Po prostu bardzo, bardzo wielu protoplastów złożyło się na to, że mamy dzisiaj takiego, a nie innego zbrojnika. Ale w międzyczasie do Europy zaczęły też spływać i jak zwykle znowu do Niemców
pewne gatunki dzikich zbrojników, takich jak na przykład L-144, bardzo możliwe, że spotkaliście się z taką nazwą, to są takie żółciutkie ancistrusy, z tym, że te nasze żółciutkie ancistrusy znowu zostały w sposób nie do końca naturalny wyodrębnione z prawdziwego L-144. On był taki szarawo-żółty, niestety nie mam dobrego zdjęcia, a nie chciałem przynosić zdjęcia z książki, bo w internecie nie ma dużo zdjęć prawdziwego L-144. No i gdy pojawiały się osobniki z większą ilością żółtego, no to znowu próbowano. Panie Ruki, proszę nie ziewać, ja aż takich strasznie tutaj tych nudów nie opowiadam, no panie. Żartuję. Zaczęto sobie wybierać te osobniki, które są bardziej żółte i w ten sposób prowadzono do tego, że dzisiaj możemy sobie oglądać naprawdę żółciutkie, bez żadnych kropek, jednolite zbrojniczki. To samo czyniono, żeby uzyskać kolor biały. Po prostu wśród tych żółtych co jakiś czas znajdowały się coraz bledsze, wpadające w biel. Ponieważ było ich w akwariach w Europie i nie tylko, na świecie też, tak strasznie dużo, no to siłą rzeczy tych mutacji genetycznych była szansa na pojawienie się większych ilości. I ktoś zwrócił uwagę, ktoś zostawił, ktoś włożył w to pracę i osiągnął taki wynik, jak tutaj widzimy. Ale to jest inne niż prawda? Tak, to są ksantoryczne ryby, czyli oczy mają w normalnym kolorze. Znaczy, co to znaczy w normalnym kolorze jeszcze, bo to też ważne, dlatego że na przykład... Mają pigment w oczach, tak. I na przykład u tak zwanych lemonów, czyli tych żółtych L-144, nazywajmy je już w ten sposób, są dwa typy źrenicy oka. Jest zwykła czarna, tak jak widzieliśmy tutaj na zdjęciu, ale są też niebieskie. Niebieskie są znacznie rzadsze, znacznie bardziej pożądane na rynku, chociażby właśnie niemieckim. Ja tak powtarzam o tym rynku niemieckim, bo akurat hodowcy niemieccy, akwariści niemieccy kładą bardzo duży nacisk na to, jak ryba wygląda i im rzadsza jest jakaś tam mutacja u takiego zbrojnika, tym jest większe zainteresowanie. Na przykładzie, chociażby, za chwileczkę pokażę. A to jak mówisz, że to są ksantoryczne, tak. To one powinny być bardziej rzutane jednak? Czyli u zbrojników ksantor by wyglądała trochę inaczej. Wiadomo, że możesz mieć analogiczną mutację, to jest u innych gatunków będzie wyglądała inaczej. Czyli co, że Snow White nie jest ksanto? A czy bardziej jakbym już jakbym nie miał, wiesz, tak podchodzę z zerowym, to z zerową wiedzą, bym powiedział, że to jest leucystyk. Ale nie podchodzisz z zerową, no to jak mówmy po imieniu, że co, że to jest leucystyczna odmiana, tak? No jak bym ksanto... powiedział, że żółte będą ksantowiczne, a leucystyczne będą białe. Okej, okay. No to ja się zgadzam z twoją, z twoim brakiem wiedzy. Ksantoryczmi chodzi o to, że zostają też te żółte i pomarańczowe. Dobrze, no to właśnie, to może powiedzmy o tym, że tak naprawdę mamy albo rybę, która jest w naturalnych kolorach, czyli powiedzmy mamy przed oczami zwykłego zbrojnika pospolitego. Brązowo-oliwkowo-szary, mniej więcej jakiś taki kolor, jakieś tam kropki beżowo-blade takie. Mamy wersję, którą nazywa się w handlu lemonem, która ma normalny kolor oczu, bądź czarny, bądź niebieski. I to będzie w związku z tym odmiana ksantoryczna. Tak? No tak mi się wydaje. Nie tak. Wiem, to... A co ci się wydaje? Tak, tak, tak jest papia, czy nie jest? No tak jest. Tak jest. Oczywiście tak działa, to już wynika. No i dobrze. Mamy wersję, która jest Snow White'em, czyli białą. I to będzie wersja leucystyczna. Tak? Tak. I jeszcze możemy mieć albinosa. Krótko mówiąc, rybę, która będzie miała czerwone oczy, czyli też pozbawione barwnika. I ciało również żółte i gdzieś tu powinniśmy mieć takiego gamonia, proszę bardzo. I tu mamy wersję albinotyczną u ryby, czyli po prostu czerwone oko. Bo chyba nie ma innej możliwości. Ryba z czerwonym okiem, całym czerwonym oczywiście, nie mówimy o środku źrenicy tam, czy tęczówce, tak? Tylko o całym czerwonym oku, no musi być albinotycznym zwierzęciem, nie ma innej możliwości. Niedawno, bo 3 lata temu, odkryto na przykład zbrojnika L-519, jak na ancistrusa, dość interesujący wygląd, przynajmniej moim prywatnym zdaniem oczywiście, tak? Odkryto. To jest dziki gatunek, który został z rzeki Rio Itenes wyciągnięty, no już za chwileczkę będą 3 lata mniej więcej. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że zasoby naturalne w Ameryce Południowej, jeśli chodzi nie tylko ogólnie o ryby, ale nawet o zbrojniki, nie mamy jeszcze do końca pewności, że już odkryliśmy wszystko. Znaczy, w zasadzie to możemy mieć pewność, że chyba jeszcze jednak wszystkiego nie odkryliśmy. Jest tego cała masa. Na rynku pojawiają się takie perełki tylko wtedy, gdy
są w stanie zainteresować klienta, odbiorcę ostatecznego, czyli akwarystę. Bo odkrywa się na pewno, na pewno się odkrywa co roku pewne gatunki ryb, które można stwierdzić, że jest to na pewno inny gatunek niż do tej pory opisywany. Tylko co z tego, jeśli praktycznie nie będzie go można odróżnić choćby od naszego zwykłego zbrojnika pospolitego, no to nie ma sensu wprowadzania na rynek takiej ryby, która nie będzie miała żadnego zainteresowania. Firmy eksportowe są zainteresowane tym, żeby pojawiło się coś, co wzbudzi zainteresowanie. No, ten świat niestety kręci się wokół pieniądza. A przy okazji, skoro mówimy o Ancistrusie L519, bo taki ma numerek, to może wyjaśnię, o co chodzi z tymi numerkami przy zbrojnikach. Bo dość często się powtarza, że jest tam jakaś ryba L183, L519. O co chodzi? Chodzi o to, że gdy nastąpił taki wielki boom na zbrojniki w akwarystyce, zaczęto ich poszukiwać w dużych ilościach, no bo jest popyt na zbrojniki. Okazało się, że sięgając do, wystarczy na przykład w jakiejś rzece wpłynąć w jej kolejną odnogę, jakiś dopływ, do którego do tej pory się nie wpływało, i tam można trafić na ryby endemiczne, występujące tylko i wyłącznie w tej odnodze tej rzeki, różniące się wyglądem od ryb, które żyją w dorzeczu. I mamy nowy gatunek tak naprawdę. I te gatunki były tak szybko odkrywane, a to jest potrzeba trochę czasu i pracy, żeby usystematyzować nowy gatunek, żeby wiedzieć dokładnie, do jakiej rodziny, do jakiego rodzaju należy go przypisać, żeby nadać mu potem już ostateczną nazwę gatunkową, że nie nadążano tego robić, a trzeba było w jakiś sposób odróżniać je między sobą, tym bardziej, że dość szybko trafiały do handlu. No to żeby nie było potem bałaganu, że ludzie mają w zbiornikach jakieś tam ryby i nawet nie wiedzą, co to jest, czyli już nie zapanują nad tym tak naprawdę, znowu dojdzie do hybrydyzacji, znowu będziemy mieli mnóstwo, nazwijmy to, kundelków, z których nic nie będzie wynikało i będzie dokładnie taka sama sytuacja jak z tym naszym pospolitym zbrojnikiem. Niemieckie czasopismo zaczęło nadawać kolejnym odkrywanym gatunkom literkę L i cyferkę. Było też drugie czasopismo, które zamiast L, żeby odróżnić się od nich, nadawało LDA i dopiero cyferkę. Dochodziło do takich zabawnych sytuacji, o jak na przykład z rybką, którą zaraz Wam pokażę, jak ją znajdę, nie no znajdę, bo specjalnie ją sobie tutaj gdzieś przygotowałem. O, proszę bardzo. Mamy tutaj rybkę z rodzaju Baryancistrus i ona, jak ją odkryto po raz pierwszy, dostała sobie literkę, cyferkę L18. Po czym odnaleziono rybkę, która ma troszkę większe kropki i trochę mniej tych kropek i myślano, że to inny gatunek. I dostała sobie cyferkę, bo tak po kolei nadawano, L81. A potem znaleziono, która się różni troszkę jeszcze, bo ma troszkę więcej tego żółtego na tych płetwach, tych lampasów, i dostała numerek L177, bo cały czas wszyscy myśleli, że to jest nowy gatunek ryby. Gdy po jakimś czasie wreszcie ichtiolodzy brazylijscy usiedli, pochylili się nad tematem i zaczęli badać genom tych ryb, okazało się, że to wszystko jest to samo. W związku z tym wreszcie nadano jej nazwę gatunkową, czyli Baryancistrus xanthellus, i ona teraz już ma swoją nazwę gatunkową, ale w handlu cały czas jest pod tymi dziwnymi nazwami, czyli L81, L18, L177, choćby po to, żeby odróżniać wygląd, czyli fenotyp tej rybki, bo różnią się między sobą wielkością tych kropek, ilością tych kropek i tym, jak bardzo żółte mają lampasy na sobie, a potrafi się ta różnica brać tylko z tego, że występują na innym kilometrze tej samej rzeki. Czyli odizolowane od siebie były te populacje na tyle solidnie, że zaczęły się robić jakieś tam zmiany w wyglądzie tych ryb i do dzisiaj się tak utrwaliły i one się ze sobą, niby ten sam gatunek, ale różnią się nieco wyglądem. No właśnie, i teraz straciłem wątek, niepotrzebnie zupełnie, bo rozmawialiśmy o ancistrusach, tak? Słuchajcie, miałem Wam pokazać, czym samiec jest w stanie zrobić krzywdę podczas trapowania samicy. Tu mamy samca z rodzaju Hypacinstrus, 333. Jak widzicie, są takie czerwone strzałki nieumiejętnie narysowane przez właściciela tej fotografii, czyli to chyba przeze mnie. Jeszcze raz? Tak. Słuchajcie, podejdę tutaj ewentualnie. Na końcach płetwy piersiowej samce posiadają bardzo szorstkie haczyki, które
naprawdę mogą zrobić niezłą krzywdę, zarówno samcowi tego samego gatunku, z którym często toczą wojny o grotę, o terytorium, które zajmują w zbiorniku. Biją się między sobą, napinając również, tutaj są takie od tej kreski do tej kreski, na pokrywie skrzydłowej są też ostre włoski. Na ile te szczecinki są ostre, to powiem wam, że czasami jak się weźmie tą rybę w garść i ona nie jest z tego tytułu zadowolona, potrafi zrobić krzywdę, może skaleczyć ludzką rękę. W związku z tym też ten samiec nie ma większego problemu, żeby używając tych haczyków na płetwie piersiowej, zmuszać samicę do tego, żeby mu nie chciała uciekać z groty, bo samica czasem nie chce. To tak bywa, nawet i u ryb, jak się okazuje. W związku z tym jest w stanie bardzo mocno zedrzeć wierzchnią warstwę naskórka u ryby i to jest powodem tego, że nastąpić może infekcja u takiej samicy. Tym odróżniamy u chypacynstrusów samca od samicy. Samice mają znacznie krótsze te szczecinki na pokrywie skrzydłowej i znacznie mniej rozwinięte albo prawie wcale te haczyki na płetwach piersiowych. Ewentualnie, może uda mi się jeszcze pokazać, tu będzie widać. Tu jest z kolei samica od podwozia, powiedzmy w ten sposób. Jak widać ma tempo dość okrągło zakończone pokładełko, czyli miejsce, w którym są uwalniane gamety. To odróżnia ją od samca, choć tak jak mówię, samca możemy poznać po tych innych cechach jeszcze. Jak nie mamy tej pewności z jakiegoś tam powodu, to możemy sprawdzić jeszcze, jak wygląda pokładełko. A kiedy możemy nie mieć pewności? No bo u chypacynstrusów jakby łatwiej. Mają te mocno obrośnięte płetwy, ale to tylko u dorosłych ryb. Ktoś może powiedzieć, u ancistrusów będzie bardzo prosto. U ancistrusów jest prosto, bo samiec ma poroże na pysku, wchodzące głęboko w stronę oczu, bo czasami samiczki też mają takie małe, delikatne. To też taka analogia, jak u pań też się czasem zdarza. Natomiast samce mają mocne poroże, a samiczki nie mają. Tak można byłoby z góry założyć, że jest wszystko ok. No nie jest ok. Dlatego, że żeby nie było nam za łatwo, to sobie ancistrusy wymyśliły, że one nam pokażą, że to wcale nie jest tak do końca, jakbyśmy chcieli. Tutaj na zdjęciu będziemy mieli ancistrusa L34. I cóż, można by powiedzieć, poroże ma solidne, nie? No tylko, że to samica. Bo u tego gatunku i u kilku innych gatunków jeszcze samice też potrafią mieć takie poroże. Samce odróżnia tylko wielkość i to, jak głęboko to poroże wchodzi w stronę oczu na pysku. Ale dla kogoś niewprawionego zobaczyłby sobie ancistrusa z rogami, no i co? I mamy samca, tak? No nie, niestety. Są też takie gatunki ancistrusów, na przykład Rio Paraguay, gdzie u młodych ryb obie płci mają na początku wystające z pyska dwa takie wyrostki. I samiec, i samica. I trzeba naprawdę trochę czasu odczekać, kiedy u samicy już pozostaną tylko te dwa, a u samca zaczną się wykształcać kolejne. I też często niestety zdarzają się takie błędy i potem są kłótnie, widziałem wielokrotnie na grupach, że ktoś komuś sprzedał ryby i ten ktoś z pretensjami, że dostał same samce, bo one wszystkie mają te wypustki. No, stąd się z jakiejś tam nieświadomości biorą się potem niepotrzebne sytuacje nerwowe, bo jest kilka gatunków u ancistrusa, gdzie i samiec, i samica w młodocianym wieku mają taki sam wygląd wąsików na pysku. To jeszcze bym chciał wam pokazać jedną rzecz. Z tym jest dość duży problem i to nie tylko u nas w polskim, na naszym polskim Facebooku czy polskich grupach, jeśli chodzi o ryby. Ten problem jest szerszy, mianowicie mylne nazywanie. Mamy takiego zbrojniczka. To jest zbrojniczek L183, nazywany po polsku zbrojnikiem niebieskim. I tylko problem jest taki, że gdzieś kiedyś w jakiejś ewentualnie gazecie pojawiła się błędna nazwa i zbrojnikiem niebieskim nazwano tego naszego zwykłego, pospolitego kundelka, który wygląda dla odmiany. Pokazywałem go już dzisiaj? Nie. No właśnie. Czyli dałem ciała. Już go pokazuję, a potem pokażę wam, jak odróżnić sobie, gdzie jest ten nasz zwykły. Mamy zwykłego. To jest zwykły ancistrus. Znaczy, tak naprawdę, bez badań genetycznych, nie mamy stuprocentowej pewności, czy ryba na zdjęciu nie jest tak naprawdę rybą, która ma określony gatunek, bo to może być na przykład ancistrus multispinis,
bo patrząc na niego, na oryginalnego Multispinisa i na takiego kundelka być może, jak jest na zdjęciu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest co, bez badań genetycznych. Tylko że biorąc pod uwagę, że nikt nie sprowadza od wielu, wielu lat do Europy takich gatunków jak Ancistrus multispinis, czy Ancistrus cirrhosus, czy Ancistrus tamboensis, bo to się w ogóle nie opłaca, bo one i tak sprzedawane byłyby w takiej samej cenie jak zwykły, hodowany przez wszystkich niemalże Ancistrus, no to to mija się z celem ekonomicznym, dlatego nikt tego nie ściąga. Bo taka ryba ściągnięta z Ameryki Południowej za rybkę 4-centymetrową trzeba byłoby zapłacić 50-60 zł, a za takiego w sklepie się płaci tam nie wiem ile teraz, 10, 12 czy 15, tak? Przy tej samej wielkości. Więc nikt tego nie ściąga. Możemy śmiało założyć, że to, co widzimy na zdjęciu, to jest po prostu mieszanka wielu gatunków, która istnieje u nas w akwariach od kilkudziesięciu lat. I ta ryba bardzo często błędnie nazywana jest zbrojnikiem niebieskim. A nie powinna być, bo zbrojnika niebieskiego pokazywałem wam przed chwilą i teraz jest pytanie, a jak sobie odróżnić, gdy się chce mieć stuprocentową pewność? No ktoś powie, no dobra, przecież wygląda absolutnie inaczej, no bo to prawda, wygląda absolutnie inaczej, ale żeby nie było tak prosto, to jest ten niebieski. Wygląda inaczej? Wygląda inaczej. Tyle tylko, że zbrojnik niebieski jak dorasta, to no troszkę mu się te lampasy robią mniejsze na płetwach, kropki w miarę zostają, no chyba, że mówimy już o takich naprawdę starych koniach, które mają po 12 lat i powiedzmy 18 cm, one są już prawie całe czarne, natomiast jest niezwykle podobny, a w zasadzie niemalże identyczny, kiedy jest młody, tak do jakichś 6-7 cm, zbrojnik L181, który, jak już ma te 8-9 cm, traci wszystko. I lampasy na płetwach, i kropki na ciele, jest taki po prostu zwykły czarny. I w eksporcie jest znacznie, znacznie tańszy, no bo eksporter wie, czym handluje. Natomiast w sprzedaży, niestety przez nieuczciwych sprzedawców, sprzedawany jest jako L183, mimo że w zakupie jest 4-5-krotnie tańszy. Jak sobie poradzić z tym? Mamy płetw... Myślę, że w zoologicznym ktoś będzie liczył te pręgi. No? Ja osobiście liczyłem. No ale to dlatego, że ja jestem wyjątkowo hamowaty i upierdliwy. Jak widać, płetwa grzbietowa i zaczynamy liczyć promienie, nie licząc pierwszego, czyli tak zwanego twardego. Jeżeli ryba będzie miała ich 9 lub więcej, to mamy do czynienia z prawdziwym zbrojnikiem niebieskim L183. Jeśli mniej, to mamy do czynienia ze 181, albo ewentualnie też z dość podobną 213, ale ona będzie miała jeszcze mniej. I teraz wracam do tego, co mówiłem o tych niemieckich hodowcach, którzy tak bardzo lubią, kiedy ryba jest jakaś taka inna niż te wszystkie. U 183 czasem tych promieni może być więcej niż 9. Zdarza się, że jest 10, a czasem bardzo, bardzo rzadko, że jest 11. I te, które mają 11, cieszą się znacznie większą estymą u niemieckich hodowców i płacą za te ryby znacznie więcej niż za zwykłą 183. Czemu o tym mówię? Nie dajcie się kiedyś zrobić w konia. Naprawdę, kupując tą rybę w sklepie, a powiedzmy w sklepie zoologicznym 4-5-centymetrowy dolichopterus, czyli zbrojnik niebieski, będzie kosztować w granicach 50-60 zł. To jak kupujesz sobie 5-6 sztuk, to chyba chciałbyś kupić to, za co płacisz, tak? To wystarczy wziąć jedną z tych ryb tak naprawdę i zobaczyć, ile ma tych promieni i powiedzieć sprzedawcy, to poproszę, albo no nie, sorry gościu, nie biorę, dzisiaj nie, żona mi nie pozwala. Co tu jeszcze? A tutaj akurat będzie filmik, zapętlił się. To będą młode 183, czyli zbrojniki niebieskie. No właśnie, a ktoś powie, skąd ta nazwa? No czemu niebieskie? Na tym filmie nie będzie widać. Natomiast jak ktoś posiada taką rybkę, to sobie może na nią popatrzeć pod odpowiednim kątem pod światło i ona ma przebarwienia na taki piękny, ciemno-niebieski kolor w miejscu, gdzie kończą się lampasy na płetwach i zaczyna się już normalny kolor ciała. Nie, one naprawdę, to jest właśnie stąd się bierze nazwa, że są niebieskie. Bo jeżeli chcemy mieć zbrojnika niebieskiego, takiego naprawdę niebieskiego, że nie musimy się zastanawiać, czy on jest niebieski, czy nie, to możemy na przykład pokusić się o zakup L239. Co prawda słabym telefonem kręciłem to zdjęcie, ale jak się przyjrzymy, to chyba zobaczymy, że jest... No nie zobaczymy. Jest? Jest granatowy. I on taki jest.
I on taki jest w lepszym świetle, w naturalnym, słonecznym świetle. Zdecydowanie lepiej widać wtedy jego kolory. Ma takie jak tam, o, siedzi sobie pani Joanna w takiej bluzeczce. I to jest właśnie mniej więcej w dobrym świetle słonecznym. No koleżanka zresztą też. No na przykład. Kolorystyka uzbrojników, ich kształty, wielkość, budowa pyska są tak bardzo różnorodne. Jezu, ja zapomniałem o najważniejszym. Słuchajcie, ja puściłem w obieg książki, żebyście sobie pooglądali. To tak niech idą tam w jedną stronę, w drugą stronę. Przekartkujcie sobie. Zobaczcie, dziś opisanych zbrojników jest kilka tysięcy. Te, które są na bieżąco odkrywane, aktualnie kończy się odkrywanie na numerku 519 i to nie jest ostatnie słowo. Stać nas na więcej. Bardzo dużo jest zbrojników, które już od dawna występują w akwariach i zostały dokładnie przebadane i mają swoje nazwy gatunkowe i tak naprawdę jest z czego wybierać. Tu może ewentualnie problemem być to, że jak się nam coś spodoba, to się może okazać, że cena jest zaporowa. Niestety, ale to nie tylko u zbrojników, tak naprawdę u większości ryb jest tak, że niektóre są tanie, a niektóre wcale do tanich nie należą. Najdroższe do tej pory sprzedawane zbrojniki były tylko raz na aukcji, zgadnijcie w jakim kraju, no w Niemczech. Pojawiło się ich 6 i wszystkie się sprzedały, z czego najtańszy był więcej wart niż nowe Porsche 911 w tym czasie w salonie. Także potrafią kosztować solidne pieniądze. No ale już powiedzmy, nawet... Tak, tylko że to jest takie trochę irracjonalne, bo Porsche to jednak w garażu trochę postoi, no chyba, że jeździsz nim jak szalony, no to go rozbijesz. A tą rybę można wpuścić do zbiornika i jak było coś nie tak, to za tydzień nie masz tej ryby po prostu, tak? No delikatnie irracjonalne, jak z cenami piłkarzy, nieważne. Słuchajcie, są ryby, które naprawdę wyglądają bajecznie i są w rozsądnych pieniądzach, bo nie wiem, no sturisomy chociażby, które mają bardzo fajne zachowania rozrodcze i wyglądają jak takie małe helikoptery w zbiorniku, można kupić za 20-30 zł młode ryby. To nie są jakieś nie wiadomo jakie pieniądze za fajnego, interesującego zbrojnika. Te hemiodony, które pokazywałem dzisiaj, takie rozdeptane, co się w piasku lubią zakopywać, no to też jest dość śmieszne, bo kupujesz rybę, którą chcesz sobie oglądać, a ona ci mówi, jak chcesz mnie zobaczyć, to przyjdź o 1 w nocy z latarką, bo inaczej to mnie nie zobaczysz, bo ona cały dzień siedzi zakopana i wystają jej tylko oczy tak naprawdę. Mówię serio. To jest tak, że trzeba się dobrze przyjrzeć, gdzie ona jest ewentualnie zakopana, bo albo oczy wystają, albo taka antenka z tyłu na płetwie ogonowej. No ale jednak mimo wszystko ludzie pragną mieć taką rybę, mimo że jej nie oglądają. No to taki pseudohemiodon apitanos wielkości około 15 cm to jest koszt powiedzmy między 120 a 150 zł. No niby są to jakieś tam już pieniądze za rybę, ale za tak egzotyczny egzemplarz jeszcze chyba całkiem do przyjęcia, porównując do ceny tego Porsche, o których wspomniałem przed chwileczką, prawda? No dobra, bo ja tak się nagadałem. Czy ktoś ma jakieś pytania? Ja mam pytanie. No niestety, jedziesz, dajesz. Pierwsze pytanie. Czy zalecasz trzymanie większej liczby gatunków w jednym zbiorniku, czy tylko jeden rodzaj? Zalecam. Uważam, że można trzymać większą ilość gatunków, ale niech one nie będą z tego samego rodzaju. Dlatego, że jeżeli będziemy trzymali na przykład 3 gatunki z rodzaju hypacinstrus, to nastąpi hybrydyzacja. Będą się między sobą łączyły i powstaną jakieś osobniki, które nie będą miały nic wspólnego z formą wyjściową danego gatunku. No to chyba nie o to nam chodzi. Znaczy, nam może o to nie chodzi. Ale właśnie w ten sposób uzyskuje się chociażby w Azji nietypowe ryby, łącząc ze sobą międzygatunkowo w granicach danego rodzaju, bo nie da się połączyć inaczej. I uzyskują w ten sposób jakieś tam hybrydy, które wyglądają albo strasznie źle i od razu idą do kompostownika, bo nic z takiej ryby nie ma, albo wyglądają tak, jak ta, co dzisiaj pokazywałem, co potrafi kosztować 2500 dolarów na przykład. No, to już teraz kwestie etyczne tylko ewentualnie. Natomiast zdecydowanie zalecam trzymanie ze sobą zbrojników, które mają podobne wymagania żywieniowe. Bo wśród dzisiejszych zbrojników, które pokazywałem, były takie, które mogą się odżywiać tylko i wyłącznie pokarmem roślinnym, a jakieś tam mięsko, jak się trafi raz w tygodniu delikatnie, no to już trudno. I są takie, które nie będą w stanie żyć, jeśli nie będą dostawać codziennie porcji białka mięsnego, bo one po prostu muszą. No i są takie, które się odżywiają wszystkim i wtedy jest im
jak to się mówi, gancygal, czy będzie leciała spirulinka, czy będzie sobie jakiś tam pokarm z białkiem mięsnym. To tu bardziej bym składał większą uwagę w tym kierunku i wymagania środowiskowe, czyli jedne wolą kwaśną i miękką wodę, niektóre naprawdę bardzo kwaśną i bardzo miękką. Są ryby, które dzisiaj też pokazywałem, ta co trzymała ikrę pod pyskiem, Loricaria rio Atabapo, pochodzi z rzeki Atabapo i tam jest pH rzędu 4,5 i przewodność rzędu 4 mikrozimensów, czyli woda z RO, mniej więcej z dobrego RO. Ale są też takie, jak chociażby ten nasz pospolity zbrojnik, które jacyś tam jego przodkowie mogli pochodzić chociażby z Paragwaju czy z Argentyny, gdzie woda jest nieco chłodniejsza i twardsza. I one doskonale sobie radzą na takiej, nazwijmy to, zwykłej miejskiej kranówce pH 7,5-8, twardość węglanowa około 12-15 nawet. Także i też warto w związku z tym trzymać ryby ze sobą, które mają podobne oczekiwania środowiskowe, temperaturowe. Zwykły zbrojnik śmiało sobie będzie radził w 23, 4, 5, 6 stopniach. Hypacinstrusy, czyli na przykład ten, który w grocie miał ikrę na filmiku, okresowo żyją w wodzie o temperaturze 33-34 stopnie Celsjusza. I jakby miały żyć w 25-6, to możemy się spodziewać kłopotów na przykład z zakażeniem bakteryjnym, bo ryba będzie bardzo osłabiona. Na to bym zwracał uwagę bardziej. Natomiast tak jak mówię, no, trzymanie gatunków, różnych gatunków z tego samego rodzaju, to już jest kwestia etyki. Czy chcemy, żeby się nam łączyły, czy nie chcemy, żeby nam się łączyły. A drugie pytanie? Drugie pytanie. Jak je przymusić? Okej. Słuchajcie, ponieważ zbrojniki występujące u nas w akwariach wszystkie pochodzą z Ameryki Południowej, no to pora deszczowa jest stymulantem tego, żeby podeszły dotarła. Mówimy o zbrojnikach, które pamiętają choćby jeszcze w trzecim czy czwartym pokoleniu, co to jest środowisko naturalne. Bo ten ancistrus, o którym wspominałem, ten zwykły kundelek żyjący u nas w akwariach od 80-90 lat w Europie, to on już nie pamięta, co to jest środowisko naturalne. On będzie się rozmnażał w każdej wodzie, w każdej niemalże temperaturze, o każdej porze roku, byle był dobrze karmiony i miał gdzie złożyć ikrę, tak naprawdę. Znaczy musi być samiec i samica jeszcze, tak? No dobra, żebyśmy mieli tą jasną sytuację. Natomiast ryby, które są na przykład rybami dzikimi z odłowu, albo są drugim, trzecim bądź czwartym pokoleniem w akwariach, one, choćbyśmy nie wiem co sobie wymyślali, one dalej wiedzą, kiedy jest pora deszczowa w ich naturalnym środowisku, a kiedy nie jest. Mają tą wiedzę. Nie wiem, może mają dostęp do internetu. W każdym razie, w ich naturalnym środowisku pora deszczowa występuje mniej więcej od listopada i kończy się, no właśnie się skończyła w tej chwili. Najlepszym momentem, gdy chcemy takie ryby rozmnażać, to jest koniec listopada, grudzień, styczeń, luty, marzec. Potem też już nie ma się co napinać za bardzo, bo jakby ilość włożonego wysiłku w to, żeby je oszukać, że jest pora deszczowa, może i tak nie przynieść rezultatów. Jak prowokujemy? Przed listopadem staramy się mieć cieplejszą wodę w zbiorniku i słabiej działający filtr, ale słabiej w sensie takim, że jednak niech on dużą powierzchnię ma, ta filtracja cały czas, tylko żeby woda wolniej z niego wylatywała, żeby nie było takiego silnego prądu wody w zbiorniku. Karmimy intensywnie i to takimi pokarmami, które będą miały dużą zawartość białka, ale też i tłuszczu. Bo samica, żeby wytworzyć ikrę, musi mieć w pokarmie jakąś tam ilość tłuszczu, bo w ikrze zawsze jest kropelka tłuszczu. Czy dafnia? Tak, dafnia jest dość dobrym pokarmem, tylko że ciężko karmić dafnią zbrojniki. Bo one pobierają pokarm ten, który leży na dnie. Można dafnię ewentualnie ukatrupić. Ja tak robię chociażby na przykład z węgorkami octowymi przed podaniem jakiemuś tam narybkowi kierysków. Porcję dafni wkładamy na chwilę do mikrofali, włączamy na 10 sekund, ona padnie, więc już nie będzie pływała po całym zbiorniku, co najwyżej może być unoszona prądem wody. Na czas karmienia można na przykład na chwilę wyłączyć filtrację, żeby ona opadła na dno, zbrojniki sobie zjedzą. Tak czy siak, wysokobiałkowy pokarm z dość dużą zawartością tłuszczu. Będziemy widzieli po jakimś czasie, że samica zaczyna nabierać tężyzny, niekoniecznie fizycznej, zaczyna się wypełniać ikrą, jest gotowa do tego, żeby mogła odbić tarło. No i wtedy robimy coś zupełnie odwrotnego, czyli najlepiej codzienne podmiany wody i to u ryb, które występują w wodach naprawdę miękkich, można tą podmianę robić niemalże czystym RO, czyli czystą wodą demineralizowaną, żeby spadała przewodność.
Woda powinna być znacznie chłodniejsza niż jest w akwarium. Tu może zaskoczę, ale naprawdę jeśli dolejecie wody i temperatura w zbiorniku w ciągu tej dolewki, nie wiem, 5-10 minut spadnie o 4, 5 czy nawet 6 stopni, to krzywdy tym rybom nie zrobicie. One są do takiego czegoś przyzwyczajone, że takie gwałtowne spadki temperatury występują. A działa to bardzo stymulująco na ryby. I oczywiście to nie musi być tak, że po pierwszej podmianie już się doczekaliśmy tarła. Ale 2, 3, 4 podmiany, na przykład wykonywane co 48 godzin, plus ewentualnie dodanie jakichś garbników do wody, to też nie muszą być jakieś olbrzymie ilości. Chodzi o to, żeby się garbniki pojawiły. Dlatego, że jak następuje w Ameryce Południowej pora opadów, rzeki występują ze swoich koryt, zaczynają płynąć po amazońskiej dżungli, po ściółce, gdzie wcześniej leżała cała masa opadniętych i zwiędniętych liści, które oddają do wody garbniki, kwasy fulwowe i to wszystko pojawia się w korycie rzeki. To też działa stymulująco na to, żeby ryby poczuły, że jest właśnie pora deszczowa. Muszą mieć zapewnioną na przykład grotę, jeśli składają w grocie. Co jeszcze można robić? Są takie sposoby na bardzo oporne ryby, bo ryby dzikie, często jest z nimi problem. Na przykład hodowcy wspomnianej dzisiaj zebry opowiadają, że jest rok, w którym samice złożyły 2-3 razy ikrę, a potem następuje susza taka, jeśli chodzi o rozmnażanie. Przez 2-3 kolejne lata nic się nie dzieje. Nie chcą przystąpić do tarła. Wtedy sięga się jeszcze po takie rzeczy jak na przykład lampa stroboskopowa. Czekamy na moment, kiedy u nas w Polsce ma być burza, będzie spadek ciśnienia. Podmieniamy tego dnia przed wieczorem wodę na chłodniejszą. Dodajemy na przykład jakiś mały falownik albo jeszcze jeden filtr, żeby prąd wody w zbiorniku był znacznie silniejszy niż zwykle. I włączamy jakieś światło, które będzie migało cyklicznie co jakiś czas. To światło będzie emitowało wyładowania atmosferyczne. Można do wody dodać trochę wody, która będzie wcześniej ozonowana. Bo w trakcie burzy walą pioruny, ozonują powietrze. To powietrze również ma styk z wodą, w której żyją te ryby i jakaś część ozonu dostaje się do wody. To jest kolejny stymulant tego, żeby one poczuły, takie bardzo oporne już, tak? Żeby poczuły, że jest pora deszczowa. Nie zgłębiałem się za bardzo, ale zaraz może z kolegami, którzy tam twierdzą, że nic nie wiedzą, ale jednak coś powiedzą. Bo stymulująco też na wiele gatunków ryb z Ameryki Południowej działa dodanie niewielkiej ilości soli do wody po to, żeby podnieść przewodność, nie podnosząc twardości wody. Dzieje się tak na przykład u niektórych pielęgnic. Skalary łatwo w ten sposób pobudzić, dzikie skalary do tego, żeby chciały przystąpić do tarła. Co wy na to? Bo kiedyś Ruki na przykład opowiadał, że ma gatunki pielęgnic, którym nawet najmniejsza ilość soli przeszkadza i nie powinno być jej w ogóle w wodzie, prawda? Ale to bardziej zależy nie od, ale też zresztą i z tobą o tym rozmawiałem, no. I ze Sławkiem też o tym rozmawiałem, że generalnie to bardziej to nie zależy od samego gatunku pielęgnicy, tylko od miejsca, w którym on występuje. Bo jeżeli mówimy o tych strumieniach typu płytkie strumienie leśne, gdzie żyje mam 100 gramów, no to tam nawet jak spływa woda, no to ona spływa po takim podłożu, że ono i tak jest neutralne. I tutaj nawet takie dodanie soli może spowodować, że tylko im zaszkodzimy rzeczywiście. Okay. Bo apisto nie lubią w ogóle wysokiej przewodności, nieważne od czego ono zależy, nawet jeżeli to nie wpływa na twardość. Na albo na twardość też to lubią sobie na nowo. Ale jeżeli mówimy o tych rybach, które żyją w dużych kobietarze, to rzeczywiście nawet po samych zdjęciach albo filmach z natury, jak widzimy, jak jest pora deszczowa, nawet jeżeli mamy brak wody, albo pylił wodę, to i tak tam jest mętna woda, bo wszystko rzeczywiście spływa. Tak. Więc to generalnie nie chodzi, nie można powiedzieć, że jest jeden dzynks, który zadziała wszędzie, okay. Bo tylko najpierw trzeba się dowiedzieć o wielu... Czy wolno tak zrobić. Okay. Przy zbrojnikach, na przykład występujących w rzece Xingu, czyli tych wszystkich hypacinstrusach, lekkie dodanie soli stymuluje je do tego, żeby chciały podejść do tarła. To są ilości soli rzędu na przykład 1 do 2 gramów na 10 litrów wody. Nie chodzi o to, żeby to była jakaś mocno słonowoda. Chodzi o to, żeby podnieść o 100 czy o 150 mikrosiemensów przewodność tej wody, nie podnosząc twardości. Bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy mieli przy niektórych gatunkach zbrojników naprawdę miękką i kwaśną wodę, bo w przeciwnym wypadku do tarła może i dojdzie, ale ikra nie będzie zapłodniona, bo w zbyt twardej wodzie natychmiast tężeją otoczki jajowe i po prostu plemniki nie są w stanie się przez nie przebić, żeby zapłodnić ikrę. Dość ważne. Na przykład również przy niektórych dzikich skalarach występujących chociażby właśnie w Atabapo, gdzie woda jest
mega miękka. Nie wolno podnosić tej twardości, nie wolno podnosić przewodności za pomocą twardości. Można to zrobić za pomocą chociażby soli. No to tak można je zmusić do tarła. Znaczy zmusić. Zaprosić. Zaprosić. Trzecie już ostatnie pytanie. Powiedziałeś, że tych odmian mamy 519 na chwilę. Nie. 519 jest ryb, które mają taki nadany numer. Wśród tych 519 kilkanaście jest takich, które miały nadany numer wielokrotnie, a to jest ten sam gatunek. Wiele z nich otrzymało już swoją nazwę gatunkową. Mimo wszystko w dalszym ciągu posługujemy się numerkami. Gatunków jest znacznie, znacznie więcej, bo wcześniej odkrywane gatunki miały na bieżąco przyznawane nazwy gatunkowe. Więc te cyferki pojawiły się dopiero w pewnym momencie, kiedy już nie nadążali z nadawaniem nazw gatunkowych. Jest... Wstecznie, wstecznie się nie nadaje. Nie. Na chwilę obecną ile masz makrodrobi? Gatunków? Dziwne pytanie, nie wiem. Samych zbrojników, tak? Z 60. Bywało więcej. Nie da się mieć wszystkiego. Słuchajcie, no nie da się mieć wszystkiego, choćby dlatego, że niektóre gatunki są tak duże, że żeby mieć stado tego, to trzeba byłoby mieć akwarium, nie wiem, no z 6000 litrów. Przy niektórych, tak? Co za problem? Pewnie, jasne. A to dopiero jeden gatunek. No. Nie da się. To jest takie, zawsze każdy by chciał jeszcze to, jeszcze tamto. No przy małych zbrojniczkach jakichś to oczywiście jest to do zrobienia. Przy Apisto trochę łatwiej, prawda? Bo jakby nie rosną jakieś tam wielkie i tak naprawdę wystarczy mieć chociażby parkę albo jakiś mały harem. W akwarium nie wiem tam ile, 60 litrów wystarczy? 80, okej. Okay. No, to można się zacząć bawić. Ale i tak chłopaki nie są w stanie mieć wszystkich. Ile jest Apisto? Ze 200 gatunków? Ponad 500. A jak 500 plus! No. A jak doliczymy, ile może być potencjalnie tych krytycznych, no. To pewnie pod 1000 podejdzie. Także no nie da się mieć jakby wszystkiego. Znaczy, jak trafimy na taki rodzaj ryb, gdzie są tylko dwa gatunki w tym rodzaju, to możesz mieć wszystkie. Wtedy jest łatwiej. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania jeszcze na przykład? Ja mam jedno. O tego się obawiałem właśnie, bo... Ale to się... takie proste. Proste? Tak. Jakiś gatunek... Zbrojnika, który się rozmnaża w akwariach, a nie udało ci się. Tak, mam. To jest na przykład Pecoltia L134. No kurczę blade, miałem i bawiłem się i miałem z odłowu ryby. Miałem z jednej rzeki, z drugiej rzeki, bo różnią się między sobą trochę ubarwieniem. Zrobiłem już im kiedyś akwarium tylko pod nie. W akwarium było 36 dzikusów, akwarium miało 2,5 metra długości, z szerokością 70 cm, tylko dla nich. Specjalnie im prowokowałem za pomocą falowników, które tam były pozakładane, porę deszczową. Nie. I wiecie, co było w tym wszystkim najgorsze? Sprzedałem je i 3 dni później klient do mnie napisał i pokazał mi filmik, że jest ikra w grocie. Nie, wiecie, ja wam powiem jedną rzecz. Jest często tak, to może być taka podpowiedź ewentualnie dla ciebie też jeszcze, że i miałem tego dużo dowodów, bo miałem niestety kiedyś taki moment, że musiałem całą hodowlę przenieść do nowego lokalu. To oznaczało, że w tym nowym lokalu stawiałem nowe zbiorniki, całkowicie nowe, tak? I do tych zbiorników przekładane były ryby, które miałem z nimi kłopot, żeby je wytrzeć. W których zbiornikach wcześniej zdarzały mi się podmianki 70-80% wody na świeżą. Nic nie dawało. Po przeniesieniu do nowego zbiornika bardzo często w ciągu pierwszych 48 godzin następowało tarło. O czym to świadczy? O tym, że choćbyśmy nie wiem jak dobrze filtrowali wodę w zbiornikach, zawsze, jak często byśmy podmieniali i jak dużo, zawsze w takiej wodzie będą odkładały się pewne substancje, które mogą być inhibitorami na przykład tego, żeby ryby chciały podejść do tarła. Być może nagromadzenie pewnych feromonów powoduje, że są do tego zniechęcone. Gdy trafiają do zbiornika, w którym jest wszystko nowe i nigdy w nich nie było tych ryb, okazuje się, że te warunki im na tyle odpowiadają, że dochodzi do tarła. Ale potrafi też to działać w drugą stronę. Że jak mamy na przykład jakieś zbrojniki, choć tu na przykładzie kirysków bardziej, które nie chcą się mnożyć, to dobrze jest w ten sam obieg tego akwarium podłączyć drugi zbiornik, żeby się woda przez te dwa akwaria cały czas wymieniała podczas filtracji, a w tym drugim zbiorniku mamy kiryski, które bez problemu się mnożą, na przykład kiryski spiżowe. One wiecznie. I okazuje się, że one do wody oddają pewne substancje, które działają pobudzające na te drugie kiryski i tamte za chwileczkę podchodzą do tarła. Także... Jest taki patent,
W ogóle odżywiają już wodę, no. Jeżeli ma się opalone pielęgnice, zwłaszcza takie z twardej wody, gdzie to nie strach, bardzo dużo tej wody po łupikach, która też twarda. I wtedy rzeczywiście po pierwszej chwili wzrostu wywoływany przez jeden rodzaj może się okazać, że negatywnie wewnątrz własnego rodzaju, a zwłaszcza wewnątrz własnego gatunku, ale na inne rodzaje może działać już pozytywnie, to po pierwsze. A po drugie, jak są takie jeżdżorówki, tylko i wyłącznie się mnożą, to jest tam tyle feromonów i hormonów w wodzie, że rzeczywiście może pobudzające. No. Ale tak jak mówię, zadziała w ten sposób, a na tych przykładach, kiedy przenosiłem zbiorniki i trafiały ryby do całkowicie świeżego zbiornika, pozbawionego wszelkich chemicznych substancji wydalanych przez ryby, okazywało się, że to jest to, o co chodzi i jedziemy z towarem. I to dowodem dobrym na to, że to rzeczywiście muszą być inhibitory wzrostu takie typowo wydzielane przez dane ryby, nie, że jakieś metabolity fazy czy fosfor, bo ja niejednokrotnie miałem tak, że miałem na przykład N3-5, a histograma młode strasznie słabo rosły. I dopiero po dużej podmianie rzeczywiście był ten skok wzrostu młodzików, że dużo szybciej rosły, pomimo tego, że teoretycznie to woda idealna, N3-5. Ale była jakaś chemia, której nie badamy testami kropelkowymi, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, przecież tak naprawdę woda to jest tak dużo różnych rzeczy, które można z niej przebadać, a my badamy pH, twardość ogólną, twardość węglanową, przewodność, fosforany, gdy nie mówimy o akwariach roślinnych, to powiedzmy to badamy, tak? A jest jeszcze cała masa innych rzeczy, które można zbadać w wodzie, a tego nie robimy. Nie wiemy do końca, które rzeczy wpływają na ryby i chęć do ich prokreacji, a które nie. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja tylko taką uwagę mam. Tak jak Was słucham tutaj, o tym rozmnażaniu ryb, tak? No. Jedna sprawa, tak jak Ty na przykład przenosiłeś ryby do nowego zbiornika i tam nagle się okazywało, że ryby, które się nie chciały rozmnażać, nagle się rozmnażają, tak? Tak. To jest na takiej zasadzie, że u części zwierząt, to dotyczy raczej kręgowców, bo tam bez kręgowca to raczej nie będziemy mówić. Natomiast u części kręgowców występuje coś takiego jak w szczególności u ssaków na przykład, tak? Jak ruja postresowa. Jest coś takiego. Po prostu. Zwierzęta, które... I to tylko teraz nie pamiętam o gospodarskich, chyba to nawet u świn jest coś takiego. Coś takiego. No dokładnie, no powiedzmy, nie? Natomiast to jest na takiej zasadzie, okay, że nie chcą wchodzić w ruję, tak? Albo mają jakiś problem z rujami zwierzęta. Robi się coś takiego. Bierze się, zamyka się, to jest dosłownie na 2-3 godziny, tak? Wywołać bardzo mocny, silny stres. Problem może polegać na tym. Tak. Ale tu może być problem tej natury, że stres u ryb niestety jest początkiem chorób. Zdecydowanie bardziej niż stres wywoływany chociażby u tej świni, która była gdzieś tam zamknięta. Dlatego, że większość chorób bierze się z utraty odporności u ryb, a ta z kolei bierze się z sytuacji stresowych. Stres może być wywołany na bardzo wiele różnych sposobów. Stresem mogą być warunki środowiskowe, stresem może być brak możliwości schronienia się, stresem może być również akwarysta, który na przykład wiecznie będzie gdzieś tam zaglądał latarką w tą grotę, czy ta ikra już jest, albo czy te młode się wylęgły. Nie, słuchajcie, to się nie ma co śmiać, bo naprawdę jest tak, że samiec, który będzie wiecznie nękany tym światłem latarki, co tam się dzieje, to on może wyrzucić tą ikrę, albo nawet zjeść bądź ikrę, bądź młode, które się dopiero co wylęgły. I zepsuliśmy go tak naprawdę, bo on nauczony tego, że tu się wiecznie coś dzieje i on nie będzie w stanie spełnić swojego obowiązku ojcowskiego, czyli doprowadzić do tego, że ryby wyjdą w świat już gotowe, on za każdym razem już teraz będzie się tak zachowywał. Dostanie ikrę, posiedzi z nią 2 dni i po prostu zje i będzie czekał na kolejną samicę. Nie możemy być aż tak ciekawscy, co tam się dzieje w tej grocie. Dajmy mu trochę tej intymności i spokoju. Niech tam sobie posiedzi. A jeszcze właśnie, panowie, a co sądzicie o tym, że można byłoby, choć jest to trochę nieetyczne, jakby sprowokować ryby do tarła wręcz odwrotnie, czyli bardzo złymi warunkami środowiskowymi, że wtedy przychodzi taki moment, że musimy się rozmnożyć, bo jeśli my zdechniemy, to jest szansa, że chociaż na rybek przeżyje. Na przykład, tak? U sezonowych. Zwłaszcza u sezonowych, no właśnie. To opowiem też z autopsji sytuację. Jak kiedyś dałem ciała,
po jakiejś tam podmianie wody w akwarium nie włączyłem filtracji z powrotem. Ktoś się pewnie, po co żeś koczko wyłączał? Musiałem, bo tak miałem skonstruowaną filtrację. Słucham? Wiesz co, zalałem to wodą i nie włączyłem z powrotem głowic. Akwarium na samej górze, więc żeby tam zobaczyć, co się dzieje, to trzeba sobie po drabinie wchodzić. Poszedłem tam, wrzucałem tylko żarcie wieczorem najczęściej przed zgaszeniem światła. Nie zwracałem uwagi. Trzeciego dnia zorientowałem się, że coś jest nie halo, bo siedzą przy powierzchni. Nie chodziły filtry 3 dni, więc zrobiłem dużą podmianę wody, włączyłem tą filtrację i nagle się okazało, że u ryb, które od 3 miesięcy nie wykazywały żadnych chęci do rozmnażania się, jest ikra następnego dnia, bo miały bardzo złe warunki, pogorszyły im się, po czym dostały bardzo dobrych warunków i chyba wykorzystały to okno pogodowe, nazwijmy to, do tego, żeby nastąpił rozród u tych ryb. Ale to też w ogóle, czytałem to w paru artykułach właśnie od ludzi, którzy dłuższy czas trzymają, na przykład jeżeli mają coś miękkowodnego i trzymają cały czas na miękkiej wodzie. Często jest tak, że jeżeli nie wrócimy troszeczkę do twardszej wody, a potem znowu im nie obniżymy, no to one już czują, że no, cały czas jest pora deszczowa, no to raz się rozmnożyły i raz mają się jeszcze mnożyć. No tak, tak, masz rację, jak najbardziej. To tak kiedyś czytałem na forum Cichlinen w niemieckim, jak gościu rozmnażał uaru panda, czyli te trudniejsze uaru. Wiele osób miało właśnie problemy z nimi, to przez to, co właśnie pan Paweł powiedział, że trzymały je cały czas w perfekcyjnych warunkach, czyli te A5U, zerowa twardość, ciepła woda i tak dalej. A gościu je rozmnażał regularnie, dlatego, że robił mu sezonowość, ale nie tylko temperaturową, czy tam obniżał poziom wody, ale też zatwardzał wodę. Mhm. Także one nawet niektóre osobniki dostawały dziurawicy. Przez to, że to były warunki stresowe, nie skrajne dziurawicy, która by się kończyła śmiertelnie dla nich, ale także dostawały dziurawicy, gdzie po 6 miesiącach, jak znów przechodził na te idealne warunki, czyli pH 5,5 na przykład, czy tam nawet niższe i ciepłą wodę, one się rozmnożały bez problemu. I tak przez kilka sezonów, z tego co pamiętam, w ten sposób. No właśnie, więc jak widzicie, sposobów na to, żeby spróbować rozmnożyć nasze ukochane ryby, i teraz już nie mówię tylko o zbrojnikach, ogólnie o rybach, które trzymacie, jest bardzo wiele i tak naprawdę to jest to chyba fajne w akwarystyce, że akwarysta może sobie próbować, tak nie wychodzi, spróbuje w ten sposób, aż w którymś momencie znajdzie ten optymalny sposób dla swoich ryb, dla swojego gatunku, który się sprawdza i jest to chyba wtedy fajna satysfakcja, prawda? No o to chyba chodzi w akwarystyce, tak mi się wydaje, znaczy ja tak uważam, że jeżeli akwarysta jest w stanie spowodować, że ryby, które posiada, rozmnożą się, czy jest je w stanie później utrzymać, to już jest inna sprawa, ale że sprawił swoim postępowaniem i przygotowaniem wszystkiego w akwarium, że ryby przystąpiły do tarła, to jest chyba mega satysfakcja. O to chyba w tym chodzi, prawda? Chyba, że jest zakaz rozmnażania jakiegoś. Nie znam takiego zakazu. Nie znam, nie. Chyba. Psychofanki bojowników. Okej. Okay. No, ale to. No, także trzeba próbować. I tak jak widzicie, zarówno u pielęgniczek czy u zbrojników jest tak wiele różnych ryb z różnych środowisk, bardzo odmiennych od siebie, mimo że potrafią występować niemalże w tej samej rzece, że nie zostały wszystkie opisane, że. No to nie jest matematyka, że mamy ten i ten gatunek, postępujemy zgodnie z przepisem, jak z książki kucharskiej i będzie ok. Nie zawsze tak jest. Nie mówiąc już o tym, że są tak rozpowszechnione gatunki, że dostaniemy jedną populację, to się w pH 5 rozpuści, a inna padnie, jak im pH wejdzie powyżej 7,5, nie? Oczywiście, że tak. I dlatego to jest właśnie fajne w akwarystyce, że możemy sami próbować, oczywiście w miarę jakiegoś tam rozsądku, czytamy sobie wcześniej o danej rzece, w której występują te ryby, o tym gatunku, dowiadujemy się. Nie będziemy kombinować, że jak mamy pyszczaki z Afryki, to sobie je wpuścimy na pH 5,5, tak, i wodę miękką, no bo chyba nie tędy droga. Natomiast oczywiście możemy kombinować, a może trzeba inny korzeń wstawić do zbiornika. A może trzeba... Właśnie, dam wam przykład też. Zdradzę swoją tajemnicę. Jak zdarzyło mi się, że miałem pewne ancistrusy, które zupełnie się nie chciały rozmnażać, mimo że miały fajne groty, mimo że wszystko było tak, jak być powinno, pomocne okazało się zrobienie takiego dziwnego myku. Otóż grotę, w której się normalnie ten samiec powinien rozmnażać, włożyłem do drugiej, znacznie, znacznie większej, wielokrotnie większej, na sam koniec tej groty. I teraz samiec, wpływając do tej pierwszej, odnajdywał tą drugą
i czuł się tam strasznie bezpiecznie, dlatego że jakby była schowana grota w grocie. I w ciągu tygodnia było tarło w tej grocie. I już od tego czasu regularnie wybrał sobie tą grotę na stałe, tą jedną zamkniętą w drugiej. Młode po wylęgu wychodzą z tej małej groty od samca i siedzą dookoła na tej grocie w tej większej. I on też się o to nie martwi, bo one są tam jakby bezpieczne. Taka niby nic nieznacząca zmiana w zbiorniku okazała się być kluczową. Ale to jak są bardziej takie delikatne pod względem psychicznym na stres nieodporne pielęgnice, to jak na przykład damy im nawet idealne grotki, żeby się mogły wycierać, ale no nie będą miały podłoża, nie będą miały jak się obsypać, żeby samica tylko mogła sama wpłynąć coś więcej, też mogą podejść do tego, bo uznają, że to jest za duże ryzyko, że coś wpłynie i zerze. No tak. A to szkoda jakby tej całej energii poświęconej na to, bo nie oszukujmy się, dla ryb, szczególnie dla samicy, choć w przypadku zbrojników dla samca też to jest duży wydatek energetyczny, bo samica musi wyprodukować ikrę, czyli sama nie rośnie w tym czasie, zuboża mocno swój organizm, bo zapasy, które ma w sobie, musi poświęcić na wyprodukowanie gamet żeńskich, czyli na ikrę. Samiec później z kolei, opiekując się ikrą przez wiele, wiele dni, jest nieaktywny, jeśli chodzi o pobieranie pokarmu. Naprawdę potrafi wyjść czasami taki śledzik, za przeproszeniem, z tej groty, z zapadniętym brzuchem, bo on tam siedział i melduje posłusznie, zajmuje się ikrą. To są olbrzymie wydatki energetyczne tych ryb, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie, a mimo wszystko podejmują się tego. Więc jak nie są pewne, czy się uda, to też nie będą chciały tak po prostu. No bo może trzeba odczekać jeszcze tydzień, może dwa tygodnie, może będą lepsze warunki i szansa na to, że doprowadzimy do udanego tarła, mówię teraz z punktu widzenia ryb, nie a hodowcy, one tak sobie myślą, że szansa na to, że doprowadzą do udanego tarła i dochowają się na rybku, będzie warta tego, ile stracimy energii na to wszystko. Że to są skomplikowane procesy. Tak jak powtórzę raz jeszcze, to nie jest matematyka. I to nie jest też tak, że, bo też często widzę takie pytania na grupach, mnożyły mi się przez 4 miesiące, miałem raz w miesiącu tarło i teraz przestały, to co się stało? No to nie jest linia produkcyjna do cholery, tak? To nie jest tak, że one zawsze muszą. A co to daje, tak powiedziałeś? To jest L264, rośnie mniej więcej do 20 cm. Co to jest za rodzaj? Co to jest za rodzaj? Już ci mówię. Już wiesz, tak? Poczekaj, bo końcówkę pamiętam, bo końcówka to jest Joseli Majus, a początek to jest Pseudoacanthicus, Joseli Majus. Po polsku się nie nazywa. Po angielsku mówią na niego pleko, sultan pleko. Byś wymienił parę zbrojników takich, że tak powiem, dziennych, co wychodzą i się pokazują. Proszę bardzo. Takich... Nie, mówię serio. L264. No dobrze, no to przede wszystkim im większy zbrojnik, tym teoretycznie odważniejszy i będzie wychodził w ciągu dnia, szczególnie do pokarmu. Aczkolwiek do pokarmu to bez problemu wychodzą te wszystkie nasze kolorystyczne odmiany ancistrusów, bo one są jak psy domowe niemalże, tak bym powiedział. Tak udomowione, że jak wrzucisz im tabletkę z żarciem o 12 w ciągu dnia, to wszystkie wyjdą i będą do tej tabletki tam sobie szły i będziesz mógł je oglądać. Gorzej jest z rybami, które są albo dzikie, albo niedawno były dopiero sprowadzone i tam jest któreś pokolenie. I wtedy rzeczywiście im większy zbrojnik, tym odważniejszy. Czy są jak... Sturisomy, nawet dzikie sturisomy, czy farlowelle, to takie długie... Była taka jedna dzisiaj, co miała tak dużo tych różnych jajeczek w różnym stadium rozwoju. Czyli to sturisoma była. To one też są w ciągu dnia bez problemu widoczne, nie boją się, szczególnie nawet jeśli akwaria są ładnie oświetlone, tak jakby to słoneczko sobie świeciło, to one wtedy lubią posiedzieć w miejscach na liściach, gdzie jest solidne oświetlenie, można je obserwować bez problemu. No co, otoski. Tylko, aha, bo ludzie czasem mówią, no mam otoski, ale ich nie widzę. Bo u zbrojników też występują ryby, które są typowo ławicowe, jak na przykład neonki. Nie kupuje się 4 neonków do zbiornika, bo nie będziemy mogli zobaczyć ich zachowań typowo ławicowych, jak te ryby mają. I to samo jest z otoskami. Jak wpuścimy sobie 4 otoski czy 6 otosków do zbiornika, to każdy gdzieś tam się schowa, bo czują się zagrożone w zbiorniku, nie są grupą. Jakbyśmy wpuścili na przykład do 300-litrowego akwarium 100 zwykłych otosków, to nagle się okaże, że one pływają ławicą od końca do końca, że jak mamy w zbiorniku jakąś rybę, która jest być może dla nich mogłaby być agresywna, to one zbijają się w większą gromadę, tworząc jakby
przeciwnika dla tej ryby. Ona wtedy nie wie, że to jest 70 małych otosków, ona widzi tą masę. Tym bardziej, że ryby nie tylko oczami widzą, ale widzą też chociażby linią naboczną i ona już będzie czuła tą masę, że no, tu nie ma co, bo jakby za duża ta ryba dla mnie. I wtedy otoski są cały czas widoczne. I to tak jest z niektórymi rybami, że... No, ale to wpływ też na przykład czym się odżywiają? Czy są na przykład rycinożerne, czy mięsożerne? Że na przykład mięsożerne są bardziej skryte? Chyba cinstrusy są bardzo skryte, czyli te zebry na przykład, 333. To może wynikać z tego, że oprócz tego to są też ryby, to są ryby, które niewielkie rosną, więc to jest ten pierwszy problem. A po drugie, druga sprawa, zobaczcie, jakie ubarwienia mają hypacinstrusy. Zebra, biała w czarne paski, z daleka ją widać. Każdy drapieżnik mógłby ją sobie bez problemu gdzieś tam wyszukać wśród kamieni, no bo żaden kamuflaż, tak? No przecież w naturalnym środowisku tam u niej na dnie są wulkaniczne skały, takie zlepieńce z kamieni i skały wulkanicznej w kolorach brązu, czerni, jakichś takich ciemnych, stonowanych i ją doskonale byłoby widać. Więc ona w ciągu dnia zawsze siedzi w jakichś zakamarkach tych skał, nie wychodzi. Ona wychodzi dopiero w nocy, kiedy inne drapieżniki nie są aktywne. Ciężko zmienić ten nawyk u ryb, które jeszcze niedawno pływały sobie w Brazylii, żeby tu się nie musiały obawiać. Że... Myślę, że na przykład, nie wiem, tam 20 pokolenie... Myślę, że tak, bo nawet z doświadczenia też to widzę, że zebry, które są hodowane w zbiornikach u nas już te powiedzmy od 20 kilku lat, dzisiejsze pokolenie, na przykład tam F16, F17 są znacznie, po pierwsze łatwiej je rozmnożyć, dużo łatwiej. Można je próbować rozmnożyć nawet poza porą, prawdziwą porą opadów u nich w kraju. A poza tym łatwiej zobaczyć w ciągu dnia, bo po prostu nie boją się tak bardzo i wychodzą do pokarmu. To już tyle pokoleń robi swoje, w razie czego. No dobra. Czy można dać jakieś rozpraszacze, bo chyba zbrojniki, przynajmniej ja widzę po swoich celach na Amazonach, że rzeczywiście jak im pływa coś nad głową i one wiedzą, że jest bezpiecznie, mhm. Nie muszę czekać do zeszenia światła, tylko jak wiadomo, zwykle to sobie siedzą, jak zauważyłem co innego. Nie wiem, czy to jako rozpraszacze, ale zauważyłem i kiedyś nawet u wędkarzy było to potwierdzane zachowania ryb. Żeby, o co mi chodzi. Jak są w zbiorniku jakieś inne ryby, rzucasz pokarm i zaczynają żerować, to odgłosy żerowania innych gatunków ryb powodują, że zbrojniki wychodzą. Gdy... To się nazywa to zjawisko ładnie feeding frenzy. O właśnie. Robiono nawet takie badania, że na przykład w stawie hodowlanym wsypywano u karpi pokarm, nagrywano mikrofonem podwodnym odgłosy żerowania, wpuszczano potem głośnik pod wodę w zwykłym jeziorze, nagrywano, zapętlano, że tak się wyrażę, zapętlano to nagranie i nagle się okazywało, że do tego głośnika z jeziora przypływały ryby, bo słyszą odgłos żerowania, czyli że coś tam się dzieje, jest żarełko. I takie same zachowania widziałem przy zbrojnikach właśnie, że odgłos jedzenia na przykład przez skalary, które pływały sobie razem z nimi, powodował, że wychodziły. Ten sam pokarm podawany o tej samej porze w akwarium bez żadnych innych ryb i pokarm leżał do wieczora, aż się zrobiło ciemno. Także może to o to chodzi, że nie rozpraszacz, tylko że... Znaczy, bo nie wiem, jak można ocenić inteligencję, że na przykład pielęgniarki, to jest pewne, że rzeczywiście one tak się odnajdują w skali tego, czy jest zagrożenie, czy nie po innych rybach. W każdym razie widać, że jak pływają z innymi rybami, jak dostają żarcie, to ja się bałem, że rzeczywiście nie będzie im w ogóle widać. Ale jak wrzucam żarcie, nieważne pora dnia, zawsze wyjdą na jedzenie. Okej, okay, no to można w ten sposób próbować. Choć i tak gdzieś tam sobie krąży po forach żart, że wydałem 200 na rybę i nigdy w życiu już jej nie zobaczę. To są właśnie zbrojniki, tak? No, są skrytymi zwierzętami. Są zwierzętami w większości przypadków żyjącymi aktywnie po zmroku. Wychodzą czyścić to, co padło w ciągu dnia, bo większość zbrojników, nawet te, które są roślinożerne, mają w swojej diecie jednak jakiś tam udział mięsa, to one czyszczą zbiorniki wodne spadniętych zarówno ryb, jak i innych zwierząt, chociażby stałocieplnych. No taka armia nie weterynaryjna, tylko jak to się mówi, taka, która sprząta, czyści. No o to mi właśnie chodzi, żeby są to sanitarna, właśnie, bardzo dziękuję. Armia sanitarna, bo tak naprawdę ten nasz zbrojnik pospolity też raz na jakiś czas, jak zje mięcho, to mu się nic nie stanie, pod warunkiem, że
normalnie na co dzień ma dostęp do pokarmu typu roślinnego z dużą ilością błonnika, że ma gdzieś tam dostęp do jakiegoś drewna, na którym rozwinęły się bakterie kwasu mlekowego i on sobie tą wierzchnią warstwę tego drewna razem z tymi bakteriami kwasu mlekowego i innymi bakteriami, tam jeszcze są bakterie rozkładu również, zeżre i wtedy jak dostanie dietę mięsną, to te bakterie pomogą mu to szybko strawić i rozłożyć na drobne, nie będzie problemu. Problem pojawia się wtedy, gdy na przykład ludzie trzymają przy skalarach albo przy paletkach typowo roślinne zbrojniki, które nie mają nic innego do jedzenia, tylko to, czego nie zjedzą chociażby skalary. Więc każdego dnia dostają pokarm mięsny. I potem się okazuje, że ta ryba wygląda jakby miała urodzić sześcioraczki gdańskie i za chwileczkę niestety padnie, no bo ma zapalenie układu pokarmowego, zaczopowała się, nie daje sobie rady z tym mięskiem. I to jest bardzo częsty przykład, który widuję na grupach facebookowych, jeśli chodzi o zbrojniki, czyli niewłaściwe karmienie. Ale ono może być też w drugą stronę. Mamy zbrojnika typowo mięsożernego, ktoś jest tego nieświadom, są takie osoby, uwierzcie mi, i on dostaje ogórka do jedzenia, on go będzie jadł, bo jest głodny. On jest naprawdę głodny, więc on tego ogórka również będzie wcinał. On się tym ogórkiem nie zatruje, on nie będzie miał zapalenia układu pokarmowego, on go dobrze nie strawi, bo ma za krótki układ pokarmowy, ale on po prostu będzie zagłodzony na śmierć za chwilę. I widać takie rybki, którym się tam do kręgosłupa brzuszek przykleja już. I co się dzieje z moją rybką, co się dzieje z moją rybką? Tam ludzie mówią, no pewnie jest... Ma pasożyty. Ma pasożyty, to najczęściej, tak. Na pewno właśnie ma pasożyty, a wystarczy lekki wywiad środowiskowy, a czym karmisz? Ogórkiem. No, sam se jest ogórka. I po prostu wystarczy zmienić dietę, tylko też wtedy nie wolno zmieniać tej diety tak gwałtownie, żeby ta ryba się napchała teraz tym normalnym pokarmem, no bo... Też może być kłopot. Trzeba delikatnie dozować wtedy takiej rybie, która jest wygłodzona jedzenie, bo ryba to takie dziwne stworzenie, które ile by tego żarcia nie było, to ono będzie ją ciągle jadła. One nie mają zahamowań. Jest żarcie, jem. Tak naprawdę aż do pęknięcia niemalże. Tylko, że w naturalnym środowisku rzadko im się to zdarza. W akwariach dzięki nam mają taką możliwość. No nie wiem, no to czy mam jeszcze przynudzać? Szefie? Pokażę wam jeszcze jakieś, ze dwa filmiki tak szybko wam pokażę. O, tu na przykład mamy rybkę, która się nazywa L200. I taka w kropeczki jest. Nie pytajcie, bo tam zbierałem cegły, żeby wybudować sobie ten, na działce domek. No, takie pato, takie, no oglądałem się i stosowałem. Pokazuję, bo słuchajcie, naprawdę, tych, zresztą widzieliście chyba w książce. Czy tam w książkach. Jest tego trochę, co? Tych różnych kształtów i rodzajów tych pięknych ryb. Nie to, żebym was namawiał, ale moglibyście... Moim zdaniem kształt tych grot też ma tak, znaczenie? Ma. Ma znaczenie. Są na przykład, jest taki gatunek loricaria, spatu loricaria caceta się nazywa. Dość duża rośnie ta rybka, do 40 cm. I jej nie udawało się nigdy rozmnożyć w grotach, nawet odpowiednio długich, żeby mogła sobie tam wpłynąć. Mimo, że inne ryby z tego rodzaju, bądź z pokrewnego z loricarii, bardzo chętnie w grotach składają ikrę. Okazało się, że ona potrzebuje mieć szczelinę. Wystarczyło, że wzięło się dwie płyty, na przykład dwie jakieś tam glazury, pod takim kątem do siebie ustawione, dość duże, i ona tam potrzebowała wpłynąć w tą przerwę między tymi płytami i to było dla niej idealne miejsce na składanie ikry. Ona woli w ten sposób. Słuchajcie, to chodzi po prostu o to, żeby ryba czuła się bezpiecznie w miejscu, gdzie ma tą ikrę złożyć. Mówimy o rybach, które nie składa nie pelagialnych, bo taka, która rzuca sobie tam ikrę gdziekolwiek, to ona ma to gdzieś tam to ma i po prostu rzuca ikrę wszędzie, gdzie popadnie. Tak? Przykleja do roślin, zostawia na tym, na podłożu, na piasku, ikra unosi się z prądem wody. Takim rybom jest wszystko jedno, byle doszło do tarła i niech się dzieje, co się będzie działo. Te ryby opiekują się swoją ikrą i swoim potomstwem i potrzebują takiego miejsca, gdzie będą mogły to robić. Czy to będzie grota, czy to będzie kokos, czy to będą właśnie takie dwie płytki ze sobą złożone. Są też na przykład gatunki ryb, które owszem w grocie, ale ona woli mieć grotę spłaszczoną, bo jej kształt ciała. Pokazywałem dzisiaj taką samiczkę ancistrusa czarną, która miała poroże i mówiłem, że to samiczka. Czyli dość płaska ryba, znowu wyglądająca, jakby ją ktoś rozdeptał. I ona nie chce się w okrągłych grotach rozmnażać. Ona potrzebuje mieć takie groty dość płaskie. No, takie ma wymagania, tak? A jak facet chce zamoczyć, to niech spełnia te wymagania, niech jej tam taką grotę załatwi, no. No to tyle chyba.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Lepiej nie, bo ta pani ziewa już. Tak, słucham. Bo Nathan, dajesz. Zapytaj się jednej rzeczy, bo jak tam czytałem w jakichś grupach Facebooku i tak dalej, to dużo było kłótni o to, czy pokarm taki specjalny zbrojników ma w sobie odpowiednią ilość celulozy. Czy trzeba dodawać do tych zbrojników jednak ten drewno jakieś, czy wystarczy ten pokarm? Dobra. Na pewno więcej celulozy zdecydowanie potrzebują zbrojniki roślinożerne. Natomiast jak rozmawiałem swego czasu, aż zdziwiony byłem, że miał tyle czasu dla mnie ten człowiek, to był ichtiolog brazylijski. Gadaliśmy właśnie na temat tego roli drewna w akwarium, bo do tej pory cały czas się mówiło o tym, że drewno jest potrzebne, bo zbrojniki sobie zgryzają to drewno i tą celulozę, która jest w tym drewnie, i ona jest im potrzebna. No przecież tą celulozę można byłoby dawać z zupełnie innych rzeczy, prawda, w pokarmach. I w trakcie tej rozmowy wyciągnąłem z niego tą informację, że są prowadzone aktualnie badania i są mocno zaawansowane, to było 3 lata temu, więc pewnie coś do tego czasu już tam wymyślili, że to nie chodzi w tych drewnie, które jest w akwarium, o tą celulozę, to chodzi właśnie o ten film bakteryjny. Na drewnie rozwijają się w głównej mierze bakterie kwasu mlekowego. Powiem wam, bo mogę już teraz powiedzieć, bo u nas w Polsce był taki projekt robiony przez Instytut w Żabieńcu. Dostali zlecenie na to, żeby sprawdzić w kilkunastu akwenach hodowlanych w Polsce, jaki głównie szczep bakterii mlekowych występuje w jelitach u karpia i czy ten szczep również w takich samych dużych ilościach występuje w zanurzonych częściach różnych zatopionych drzew, konarów, liści, które opadły z drzew do wody w danych zbiornikach wodnych. Okazało się, że udało się taki jeden ze szczepów tych bakterii kwasu mlekowego wyizolować, który występował najczęściej. I teraz duży producent karmy będzie chciał produkować karmę dla właśnie ryb karpiowatych z zawartością tego konkretnego szczepu bakterii kwasu mlekowego. I właśnie zbrojniki w naturalnym środowisku też skrobią sobie te gałązki, które są zanurzone w wodzie, liście, które opadły, czy grube korzenie drzew. Nie po to, żeby tą celulozę zjeść z tego drewna, tylko po to, żeby zjeść tą florę bakteryjną i to ona im pomaga trawić pokarm. Jest też jeden wspomagacz u takich zwierząt. Często da się zauważyć, że może ciężko zauważyć, że zjadają, łatwiej zauważyć w odchodach. Zbrojniki potrafią zjadać również odrobinkę piasku z dna, jak mają piasek, bo jak mają żwir, to ciężko będzie im zjeść. Zjadają ten piasek, bo ten piasek działa jak gastrolit, ściera pokarm w jelitach. Łatwiej jest im go wtedy trawić. Częściej zauważam takie odchody, zdecydowanie częściej u ryb roślinożernych. One mają większy problem, żeby treść pokarmową rozetrzeć, bo ciężej strawne są, celuloza chociażby, prawda? Jest bardzo ciężko strawna dla większości zwierząt i trzeba sobie jakoś tam z tym radzić. Także przy zbrojnikach warto mieć chociaż kawałek jakiegoś podłoża piaszczystego w zbiorniku, bo to im będzie pomagać. I ta celuloza, ta ilość, która występuje w pokarmach, na pewno nie jest wcale za mało tej celulozy. Tu chodzi o tą florę bakteryjną dodatkowo. Także ja tylko poprawię, że celuloza w ogóle nie jest przesadzona. No, zdecydowanie tak. No. To wszystko, jedna z pani z takich już w tej pamięci profesorek twierdziła, że nie ma w ogóle zwierząt kręgowców roślinożernych, to są wszystko mięsożerne. Z tego względu, że to nie zwierzęta trawią celulozę i wszystkie komórki roślinne, tak? No bo tam ściana komórkowa jest nie do przetrawienia przez enzymy produkowane przez organizm. Czyli co, że bakterie to wszystko robią za nas? To są wszystko bakterie i pierwotniaki głównie, bo o bakteriach się często mówi, ale zapomina się bardzo często też o pierwotniakach. Ale no właśnie zobacz, Konrad, bo przecież u ryb, u paletek, u zbrojników, u waszych pielęgniczek, na pewno występują w układzie pokarmowym wiciowce, które... No więc właśnie, one mają odpowiednie zadania tam również właśnie, jeśli chodzi o wspomaganie... Czyszczą, dokładnie tak. Zaczyna się problem, kiedy trzymamy ryby w nieodpowiednich warunkach, kiedy jest ten stres chociażby właśnie i wtedy wiciowce zaczynają się namnażać w zbyt dużych ilościach i przestają być pomocne, stają się szkodliwe. Ale bez tych bakterii w układzie pokarmowym. Dlaczego jak się leczy ryby, bo na przykład mają jakąś tam wrzodzienicę i musimy leczyć na areomonasa albo pseudomonasa, dostają leki przeciwkobakteryjne albo antybiotyki chociażby i nagle się okazuje, że taka ryba już jest zdrowa, już jej nic nie atakuje, nie ma wżerów na ciele, tylko dalej jest z nią coś nie halo. No bo po takiej kuracji powinniśmy zaszczepić z powrotem tą rybę dobrymi bakteriami, które pomogą jej trawić
to, co dostanie od nas do jedzenia, bo bez tego to słabo będzie. Powinna być to tak jak my ludzie, po antybiotykach dostajemy szczepy bakterii do zjedzenia przez lekarza przypisane po to, żebyśmy mogli z powrotem zacząć normalnie funkcjonować i normalnie jeść. To samo się dzieje u ryb. Ja mam pytanie, jak pH jest poniżej 6, tak. Jak to z tymi bakteriami jest? To wtedy jakieś specjalne? No ten temat był poruszany ostatnio tutaj z kolegami, prawda? Że przy bardzo miękkiej wodzie, gdzie woda ta nie zawiera w sobie węglanu wapnia, w zasadzie w ogóle, bo takie możemy mieć. Skąd bakterie mają brać węgiel do cyklu, bakterie cyklu azotowego? Tak o tym rozmawiamy, tak. No, bo one potrzebują mieć węgiel do tego, żeby działać, żeby zamieniać sobie amoniak w azotyny, azotyny w azotany. I z tej dyskusji wynikło, że nie jest aż tak źle, że potrafią wykorzystywać węgiel zawarty w wodzie w postaci dwutlenku węgla, że stamtąd czerpią. I z czegoś jeszcze, prawda? Z czego tam żeśmy ustalili? Z kwasów. Z kwasów humusowych i fruwowych, prawda? No właśnie, tak. Bo one występują w dużej ilości w takich wodach najczęściej i z tego korzystają, więc nie ma się chyba zbytnio czym martwić, jak się ma takie kwaśne akwaria. Nawet tam, nie wiem, pH 4, 4,5, bakterie sobie poradzą. Będą miały z czego czerpać. Tam się można martwić ewentualnie o coś innego. Przy tak miękkiej wodzie, jak na przykład ta Loricaria rioata Bapo, gdzie ona ma przewodność rzędu 4 mikrosiemensów, to można by powiedzieć, że kropelki pokażą, że jest KH0 i GH0 przy takiej przewodności. To tam jest ten problem, że przy solidnie rozwiniętym, już dojrzałym zbiorniku, jeśli masz większą ilość tych ryb i karmisz je solidnie, bakterie cały czas mają z czego korzystać, mówimy na przykład o bakteriach rozkładu, wytwarzają z dużej ilości dwutlenku węgla i tam lawinowo może pH spaść. Nagle się może okazać, że jest 3 i ryby już nie dają rady. To jest ten problem przy tak bardzo miękkich wodach. Więc one się sprawdzają w naturze, bo ilość tej wody jest nieporównywalna w stosunku do tych ryb, które tam pływają i żyją. W akwariach jednak chyba zalecałbym choć trochę tego bufora. Niech to będzie 0,5 stopnia KH i obserwowanie wody i mierzenie parametrów, czy się coś złego z taką bardzo miękką wodą nie dzieje, bo można jednego dnia nakarmić, a następnego dnia wyłowić wszystko ze zbiornika już, bo nie będzie chciało żyć. Panowie się zgodzą ze mną? Nie za bardzo. To bardzo dobrze. No to, ja osobiście nie zauważyłem, żeby była taka sytuacja, że tak bardzo KH zleci. Ja zauważyłem i chyba wiem dlaczego ty. Rozmawialiśmy o trochę wyższym PH, z 5 do 4 zeszło, ale jak już tak. 4,5 utrzymujemy, to już nie? To już ciężko? Dobra. Ale to zależy, co to może nie, może złe widełki podałem. To zależy, jak na przykład się dużo jakiejś liści na przykład rzuci, które szybko się będą rozkładać i nie mamy bufora. Nie masz tyle te kwasy organiczne, żeby aż tak zjechać pH. Prędzej właśnie. Ale wtedy tak umyje, na przykład jak się zacznie szybko rozkładać, bo nie dasz zwiększyć tą biomasę. Z kwasów humusowych garników tak bardzo nie zjedziesz, to już prędzej z żywienia. Tak, jak już to metabolity. I to też, znaczy generalnie problem polega na tym, że bardzo często, jak rozmawiają ludzie, którzy na przykład mają bojowniki, albo paroski, albo właśnie pielęgniczki, spotkają się z kimś, kto hoduje paletki, albo skalary, albo cokolwiek innego większego, to niby to ryby, które żyją w niedoleko w kwaśnej wodzie, a zupełnie inne jest podejście i to, jak to działa. I ale teraz, jak mam więcej, większych ryb, ja też widzę, że to co się sprawdza przy 10-centymetrowych rybach, nie będzie sprawdzać przy 25-centymetrowych. Generalnie, tak jak metabolitami na pisto ciężko zejść poniżej 4, chociaż mi się zdarzało, że czasami poniżej 4 siadło. 3,8 siadło, no nawet do 3,5, ale 3,8 nie wiem, jak wrzucone zdjęcie z pH-metru. Tak przy dużych rybach zejście tak poniżej 5 to problem. No ale to dlatego, że masz masę biologiczną nieporównywalną, prawda? Tak, no i dodatkowo jeszcze też kwestia nawet tego, że a pisto to są mikrobiopeźniki, jak ja im wrzucam głównie na przykład w sezonie bądź wafnie albo żywą aptenię, no to co ma zepsuć wodę, jak to są, no, to nie to samo, jak się używa na przykład sztucznej kawy, która to jest prawda. Bardzo proteinowa, nie? Mhm. Ty również mówisz o tym, co była ta dyskusja o utrzymywaniu bardzo niskiego pH przy niskim powietrzu. To co było z tydzień temu. Ja tego nie, przepraszam, ja tylko przeleciałem po to. Nie, to była mniejsza dyskusja wtedy. Przepraszam, że się nie zagubię. Nie, bo to jest ciężko zejść niżej, tak? Ale jeżeli trzymasz to pH sobie wyższe, tak? Tak jak ja na przykład miałem ostatnio, że ja gdzieś tam trzymałem w okolicach 6,
i nie miałem, chyba że powód był inny, i nie miałem też bufora, bo to tam gdzieś było w okolicach, no, bliskiego zera, to przy dodaniu też większej ilości liści i świeżych gałązek, na których tam się zaczęło to rozpory, też mi poleciało. No to tak. Ale mówię o sytuacji z PH4. Nie, ale w przypadku PH to jest 6 na 5, to, 6 na 5 to może, to może być bez bufora, czy to może być też tak ryzykowne. Okej, dobra, już wiem. Tak, i Łukasz ma rację, że ja tutaj odpowiadając koledze, użyłem nieodpowiednich widełek pH. Że przy miękkiej, no ale co się śmiesz, no taka prawda, że przy miękkiej wodzie, takiej bardzo miękkiej wodzie, zdecydowanie łatwiej ci spadnie pH z 6 na 5, niż na przykład z 4,5. Tak. Ja mam taki jeszcze oficjalny szczyt, to chcę wam podziękować za tak liczne przybycie. Wysłuchanie. Maćkowi dziękuję za fajną pogadankę, bo powinniśmy dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieli. Kamilowi dziękuję za to, że nas tutaj fajnie skamerował i pójdzie to dalej w świat. Chcę was też zaprosić na majowe spotkanie. Będzie się 13, tak? Jak to tak, 13 maja na prelekcji naszego kolegi Pawła. Macio, przedstawisz nam temat, który będziesz... To za miesiąc będę robił też taką pogadankę na temat ryb z Afryki Środkowej i Zachodniej. Chciałbym wam pokazać to, czego może nie jesteśmy świadomi, bo ta Afryka się tak... To nie przyjeżdża. Jeszcze nie bardzo. Ta Afryka się jednak najbardziej kojarzy z Malawi i z Tanganyiką. Jak mówimy o Afryce Środkowej i Zachodniej, no to gdzieś tam najbardziej może jakieś te karpieńce, że ich jest, powiedzmy, duża różnorodność. Ale jak się tak dokładnie przyjrzymy, jakie są w Afryce odpowiedniki, czy to ekologiczne, czy to jakieś tam najbliżej spokrewnione z tymi najbardziej znanymi, lubianymi ryb z Ameryki Południowej i z Azji, no to się okazuje, że bardzo dużo można znaleźć odpowiedników, które zajmują te same nisze ekologiczne, które też morfologicznie wyglądają podobnie, są mniej lub bardziej ze sobą spokrewnione i jak się temu przyjrzymy, to może się okazać, że ta Afryka wcale nie jest taka nudna, jest dużo bogatsza i to bym chciał wam przedstawić. Dziękuję, to wszystko. O Bartniakach Tomasa będzie? O Czerwieniaczkach Tomasa będzie, tak.